Czy tam cyklą coś tam na chwilę zdjęcie? Nie ma szans. Co? Szybko, nie ma szans. Nie, zaraz nie, dobra. Nie, ty nie. Ale nie mam o co pytać. Na automacie. Boję się, że nie bardzo będę miał podejść, jak chwilę ten, bo zaraz muszę startować. Jak tam? Gdzie pady? No nie no, ja na razie nie mam czasu, więc to spada. No ja co? Dobrze, kibicuj, kibicuj. Jak tam ogólnie? Forma? Forma? No kurna. Powiem, że nie mam jak z ten, a już muszę startować z tym. Dobra. Ale jak coś mi się uda, to dam znać. Dobra. Damy radę. Lepiej byłoby, żebyś z kamerą stał w tych chwili. Tak? Dobrze. Czemu będzie sobie spokojnie? Tak, to ma sens. Możemy lecieć jakby co. Zbliża się godzina 14. Już za moment rozpoczynamy mecz PLFA 1. Polska Liga Futbolu Amerykańskiego tutaj w Pabianicach. Wilki łódzkie, wilki reprezentujące całe województwo walczą o awans do playoffs. PLFA 1 walczą o mistrzostwo na tym poziomie rozgrywek. No i dzisiaj kolejny rywal, kolejny przeciwnik, którego trzeba pokonać na drodze do mistrzostwa pierwszej ligi, na drodze do mistrzostwa PLFA 1. Dzisiaj tutaj w przedostatniej kolejce PLFA 1 starcie wilków łódzkich z ekipą Toruń Angels. Przywitajmy jedną i drugą drużynę, a pozwólcie, że ja przedstawię wam aktorów tego spotkania, zawodników, którzy już za moment będą prezentować nam swoje niesamowite umiejętności na boisku tutaj w Pabianicach. Rozpoczynamy od ekipy gości. Oczywiście oni w niebiesko-białych strojach wystąpią dzisiaj w następującym zestawieniu z numerem
numerem trzecim Łukasz Kuśmirek, z szóstką Hubert Pińczak, 11 Rafał Kaleta, 13 Kornel Mierzejewski, 15 Marek Kucharski, 18 Andrzej Raczkowski, 20 Adrian Rydzyński, 23 Marcin Mosakowski, 25 Filip Klauze, 30 Jarosław Szymkowski, 39 Bartosz Mróz, 49 Paweł Matlakiewicz, 50 to Robert Rygielski, 52 Kamil Mistrzak, 53 Sebastian Jasiak, 64 Mateusz Binarz, 66 Paweł Potyra, 67 Bartosz Sernecki, 71 Mateusz Przymorski, 86 Krzysztof Wnuk i z numerem 98 Wojciech Jędrzejczak. Trenerem ekipy gości jest Bill Moore. Przywitajmy wielkimi brawami Toruń Angels! Tak jest, a teraz czas na ekipę gospodarzy w tym spotkaniu. Wilki Łódzkie zaprezentują się nam w następującym zestawieniu z piątką. Tomasz Kowalczyk, 12, Damian Waszczyk, 13, Borys Bednarek, 21, Tomasz Zarębski, 24, Remigiusz Szmiel, 25, Damian Socha, 31, Jarosław Kalita, 32, Rafał Zabart, 43, Łukasz Sitkiewicz, z 45 numerem Michał Pryczek, 48, specjalnie na dzisiejszy mecz amerykańskie wzmocnienie Gary Mape, 51 Antoni Jędrzejczak, 56 Łukasz Fijałkowski, 59 Bartłomiej Knap, 66 Dariusz Grzanka, 70 to Włodzimierz Połeć, 71 Tomasz Typura, 73 Paweł Bednarek, 74 Michał Maliński, 75 Dominik Piekarski, 77 Jakub Łyszkiewicz, 85 to Wojciech Krawczyk, 88 Wojciech Judycki, 89 Michał Stolarczyk, 90 to Tomasz Sędkowski, 91 Konrad Friedenberger, z numerem 96 Filip Pira, 97 Adam Kretek, 98 Mateusz Kuba, a trenerem drużyny jest oczywiście Jakub Ciesielski. Wielkie, wielkie brawa, Wilki Łódzkie! Tak jest, aby tutaj formalności stało się zadość. Zanim rozpoczniemy to spotkanie, warto oczywiście przedstawić jeszcze ekipę sędziowską, która poprowadzi ten mecz jako arbiter główny. To oczywiście ten pan w białej czapeczce. Zaprezentuje nam się Krzysztof Walentynowicz, najbardziej doświadczony sędzia w polskiej lidze futbolu amerykańskiego. Na jego koncie już grubo ponad 300 przesędziowanych meczów, a razem z nim również mocna ekipa sędziowska, Bartosz Oraczewski, Wojciech Leśniak, Ewa Śmiłowska, a także Łukasz Cichoń. Taka piątka arbitrów w dzisiejszym meczu. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia tego spotkania. Za chwileczkę ta czwórka kapitanów z jednej i z drugiej strony wyjdzie na środek boiska. Tam właśnie zostanie przeprowadzone losowanie. No i dowiemy się, która z drużyn rozpocznie ten mecz kick-offem, która z drużyn rozpocznie ten mecz wykopem piłki, a która jako pierwsza odbierać będzie futbolówkę. Kapitanowie po stronie ekipy gospodarzy: Tomasz Kowalczyk z piątką, 12 to oczywiście rozgrywający Damian Waszczyk, 13 Borys Bednarek, no i z numerem 30 pierwszym oczywiście Jarosław Kalita, startowy linebacker ekipy gospodarzy. Już losowanie trwa, za chwileczkę oddam głos sędziemu głównemu. No i Krzysztof Walentynowicz opowie nam, która z drużyn zwyciężyła w tym losowaniu, która jako pierwsza odbierać będzie piłka, która rozpocznie ten mecz kick-offem. Drużyna Wilków wygrała losowanie, wybrali odbiór piłki. Za minutkę kopiemy, gramy fair, gramy bezpiecznie. Życzę powodzenia. Tak jest, drodzy Państwo, już wszystko jasne. Za chwil kilka rozpoczynamy to spotkanie. Kolejny, ostatni już w tym sezonie domowy mecz ekipy gospodarzy. Ostatni mecz Wilków Łódzkich przed własną publicznością. No ale mamy nadzieję, że tych meczów poza tym, meczów wyjazdowych, będzie jeszcze dużo więcej, bo tak jak wspominałem przed momentem, grają tutaj o awans do playoffs zawodnicy Wilków Łódzkich. Zwycięstwo w dzisiejszym
dzisiejszym meczu, a także w ostatnim meczu kończącym nam tutaj sezon zasadniczy rozgrywek PLF A1 w grupie północnej. W tym starciu na wyjeździe zmierzą się z ekipą Cougars Szczecin, zawodnicy Wilków Łódzkich. No, tamten mecz kluczowy, zwycięstwo w tamtym spotkaniu da pewność zdobycia drugiego miejsca w grupie północnej PLF A1, a co za tym idzie meczu awansu do meczu półfinałowego, awansu do playoffs w wykonaniu Wilków Łódzkich. No to byłoby niewątpliwie duże osiągnięcie, duży krok do przodu po stronie ekipy gospodarzy, no bo pamiętamy o tym bardzo dobrze, że w zeszłym sezonie jeszcze grali w meczu barażowym. Zawodnicy Wilków Łódzkich pokonali ekipę Radom Grindaks, Zielone Kaczory z Radomia i dzięki temu pozostali w stawce pierwszoligowców. No ale w tym sezonie bardzo dobra gra. Już w tym momencie 3 zwycięstwa na koncie Wilków Łódzkich. No i wszyscy liczą tutaj, że dzisiaj do kolekcji dołożymy 4. wygraną. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia tego meczu. Kopią goście. Startujemy z meczem Angels kontra Wilki Łódzkie. Akcja powrotna, no tutaj troszkę kłopotów ze złapaniem tej piłki, ale już powraca zawodnik Wilków Łódzkich. Znakomite zwody, wciąż na nogach gracz Wilków. No i dotarł z piłką do 35 yarda. Jest oczywiście pierwsza próba dla gospodarzy. Szybka informacja dla tych z Państwa, którzy dzisiaj na meczu futbolu amerykańskiego są po raz pierwszy. Pierwszą próbę oczywiście zagrają zawodnicy Wilków Łódzkich. Warto zwrócić na uwagę na drugą stronę boiska. Tam łańcuch, który ma dokładnie 10 yardów. On łączy takie dwa czerwone wskaźniki. Przy jednym z nich mamy wskaźnik pokazujący numer próby, a trzeba ten 10-yardowy dystans pokonać w 4 próbach. Jeśli nie, piłka trafia w ręce przeciwnika. Jeśli tak, oczywiście wtedy zdobywamy kolejne świeże 4 szanse na pokonywanie kolejnych yardów, no i zbliżanie się w kierunku pola punktowego przeciwnika, tak aby wyjść tutaj na prowadzenie, zdobywając pierwszy touchdown. No i zaczyna się wszystko od akcji biegowej w wykonaniu Wilków Łódzkich. Ten run, ta akcja biegowa, no szybko zatrzymana, biegły z piłką Borys Bednarek, running back startowy, running back grający z numerem 13, zawodnik, który w tym sezonie ma już na swoim koncie 4 zdobyte przyłożenia właśnie po akcjach biegowych, no i jest tutaj w tym względzie zdecydowanie najskuteczniejszym zawodnikiem Wilków Łódzkich. Tym razem krótki bieg zatrzymany ledwie po 1 yardzie. Zobaczmy, jak będzie w akcji numer 2. No, tym razem bieg fullbacka. No i przez środek udało się przebiec, zdobyć więcej yardów. Raz jeszcze Borys Bednarek. Wielkie brawa dla niego. Trzecia próba, trzecia akcja, trzecia szansa dla Wilków Łódzkich, aby tutaj wywalczyć first down, pierwszą próbę. Należy przejść z piłką 2, może 3 yardy. No zobaczmy, jak to się uda tym razem. No i tak jest. Dobra zmyłka. Piłka oddana do masywnego linebackera Jarosława Kality. Ten zawodnik będzie popisywał się zarówno jeśli chodzi o formację defensywną, jak i ofensywną w tym meczu. No i tutaj popisał się grając na pozycji fullbacka, który wbił się pomiędzy defensywnych liniowych przeciwnika, no i zdobył tym samym pierwszą próbę dla swojej drużyny, po raz pierwszy first down w dzisiejszym meczu po stronie ekipy Wilków Łódzkich. No i zobaczmy, jak dalej trwać będzie ta seria ofensywna. Próba numer 1 i szykuje się pierwsza akcja podaniowa w dzisiejszym meczu. Daleko, ale niestety poza linię boczną, choć tam dobrze ustawiony był grający na pozycji tight enda Wojciech Krawczyk. Brakło niestety troszeczkę dokładności, ale dalej piłka pozostaje w rękach Wilków Łódzkich. Będzie próba numer 2. Piłka wciąż ustawiona na 48 yardzie połowy Angels. No i grają drugą próbę zawodnicy Wilków Łódzkich. Jednak tym razem akcja biegowa, no tutaj dobre bloki, nawet bardzo dobre, dają oczywiście pierwszą próbę drużyny,
a z piłką biegł tym razem Damian Waszczyk, rozgrywający ekipę Wilków Łódzkich. Łatwo rozpoznać go po tym różowym ręczniczku, który ma przy sobie. Oczywiście to po to, aby nie pociły mu się ręce, aby mógł spokojnie pewnym chwytem za każdym razem łapać piłkę, no ale tym razem nie zdecydował się na wyrzucanie jej do któregoś ze swoich kolegów z drużyny. Spokojny bieg rozgrywającego ekipy gospodarzy. Kolejna pierwsza próba, first down na 36 yardzie. No i dalej gra formacja kierowana przez Damiana Waszczyka. Tym razem akcja biegowa przez środek. I kolejny dobry bieg, znowu jest pierwsza próba. Wielkie brawa, Boys Bednarek. Kolejny first down, kolejna pierwsza próba dla ekipy gospodarzy. No spokojnie rozwija się ta seria ofensywna. Z każdą kolejną akcją zbliżają się coraz bardziej do pola punktowego przeciwnika zawodnicy Wilków. No tutaj sędziowie zdecydowali, że jednak nie ma pierwszej próby, że nastąpił gdzieś tam na linię boczną running back gospodarzy, dosłownie pół yarda przed tym miejscem, które należało z futbolówką osiągnąć, aby wywalczyć świeże cztery próby. Tak czy inaczej, z całą pewnością za chwilkę będzie ta pierwsza próba. Teraz w opałach Damian Waszczyk, ale jest solowy bieg rozgrywającego. No i tym razem nie ma już żadnych wątpliwości. Jest pierwsza próba, a Wilków Łódzkich jest kolejny first down dla ekipy gospodarzy. No widzimy, szybki to jest rozgrywający Damian Waszczyk. Pierwszy pomysł na tą akcję był oczywiście nieco inny. Chciał tutaj podawać do któregoś ze swoich skrzydłowych rozgrywający gospodarzy, no ale widząc, że dobrze pokryci są receiverzy ekipy Wilków, samemu wziął sprawę w swoje ręce. Jak to wszystko się skończyło. Pierwsza próba, tymczasem raz jeszcze akcja biegowa, tym razem z numerem 32 Rafał Zapart. On również już w tym sezonie zdobył 4 przyłożenia po właśnie grze dołem, po akcjach biegowych. No i tutaj rotują swoich running backów gracze Wilków na przemian. To Borys Bednarek, to tak jak przed momentem Rafał Zapart, aby tutaj w tej wysokiej temperaturze, w tej dzisiaj no bardzo ciepłej aurze do grania w futbol amerykański, pozostać świeżym, no i móc spokojnie punktować przeciwnika, który, dodajmy, przyjechał dzisiaj tutaj do Pabianic w nieco osłabionym składzie. Tak czy inaczej grają dalej Wilki. Będzie akcja podaniowa. Damian Waszczyk, jest piłka złapana. To może być touchdown, ale jeszcze nie teraz. Wielkie brawa, piłkę złapał tight end Wojciech Krawczyk. Tak jest. Kolejna akcja w wykonaniu Wilków. Widzimy, piłka za momencik będzie ustawiona ledwie 5, no może nieco więcej, może 7 yardów przed polem punktowym. Z tego właśnie miejsca atakować będą endzone gości, gracze Wilków. No i jest wielka, wielka szansa na to, aby otworzyć wynik tego spotkania, aby zaliczyć tutaj pierwszy touchdown w tym meczu, aby wyjść na prowadzenie, które oczywiście zbliży do wygranej i zawodnik gospodarzy. Akcja biegowa, Borys Bednarek zatrzymany na yardzie 3. A i tutaj jaka decyzja sędziów? Widziałem sporo blisków. Endels, to jest pierwsza przerwa. Tak jest, pierwszy timeout w meczu. O tą przerwę na żądanie poprosił Bill Moore, amerykański owiec drużyny gospodarzy, gości oczywiście Toruń Angels. Oni już od drugi sezon już współpracują z tym właśnie amerykańskim szkoleniowcem, no ale po ubiegłorocznym sukcesie, jakim niewątpliwie był awans do pierwszej ligi, do PLFA 1 spośród grona drugoligowców, teraz w drugim sezonie współpracy z coachem Billem Moorem jest już niestety dla Angels nieco gorzej w tym sezonie. Jedna wygrana, 6 porażek jak do tej pory, no i są już pewni tego, że opuszczą pierwszoligowe szeregi gracze Toruń Angels. No niestety nie ułożył się dla nich ten sezon tak, jak oczekiwali. Z jednej strony strata kilku podstawowych zawodników. Jakub Mazan, on chyba najbardziej znanym jest zawodnikiem Toruń Angels, przeszedł do ekipy aktualnego mistrza Polski, do grającej w top lidze drużyny Seahawks Gdynia oczywiście. Kilku innych zawodników
zawodników również zmieniło barwy klubowe, między innymi na ekipę Warsaw Eagles. Do tego oczywiście doszły kontuzje, no i Toruń Angels niestety dla nich nie sprostali wymaganiom pierwszoligowym, oczywiście biorąc pod uwagę aspekt sportowy. No i w przyszłym sezonie znów po raz drugi będą musieli bić się o to, aby awansować do pierwszej ligi. To już jest pewne, ale oczywiście ekipa toruńskich aniołów dzisiaj walczy o honor, dlatego że to jest oficjalnie ich ostatni mecz w pierwszej lidze, przynajmniej jeśli chodzi o sezon 2015. No a my tutaj wracamy do rywalizacji. Akcja biegowa przez środek i to jest touchdown Borys Bednarek. Tak jest, Borys Bednarek zdobywa swoje pierwsze punkty w tym meczu i zarazem swój piąty touchdown w tym sezonie. Wilki Łódzkie prowadzą 6-0. Drodzy Państwo, za momencik jeszcze extra point. Jak po każdym przyłożeniu, jak po każdym touchdownie, mamy jeszcze jedną dodatkową akcję, możliwość na to, aby dołożyć jeden dodatkowy punkcik, zagrać za jeden bądź za dwa punkty. No i widzę, że tutaj ciekawa jest decyzja po stronie coacha gospodarzy. Nie będzie kopnięcia na bramkę, próby gry za jeden punkt, grają od razu za dwa o pełną pulę zawodnicy gospodarzy, ale to się niestety nie uda. A raz jeszcze podobna próba jak przed momentem. Borys Bednarek miał przejście przez środek defensywy gości, ale tym razem tych rzeczy, tym razem tak czy inaczej zostajemy z wynikiem 6-0. Prowadzą Wilki Łódzkie. Raz jeszcze wielkie brawa. A więc 6-0 w tym momencie dla Wilków Łódzkich. No i oczywiście za momencik jest szansa na odpowiedź dla ekipy Toruń Angels. Pierwsza seria ofensywna w tym meczu dla gospodarzy. No więcej niż udana. Drodzy Państwo, korzystając z chwilki przerwy, chciałbym powiedzieć o tym, tych ludziach i o tych firmach, które wspierają ekipę gospodarzy, ekipę Wilków Łódzkich. Dzisiaj jest tutaj z nami Fundacja Krwinka, która wspiera dzieci chore onkologicznie. Członkowie tej fundacji wspierają nas na boisku, a także na trybunach. Pięknie dziękujemy im za to, że są z nami. Fundacja Krwinka. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy oczywiście gminie Pabianice za to, że możemy tutaj rozgrywać swój mecz. Dziękujemy kolejnemu partnerowi, jakim jest Łódzki Ogród Zoologiczny, GP Limes, przewozy autokarowe, a także zapraszam oczywiście wszystkich do food trucka Mafioso, który znajdziecie przy wejściu na stadion. Tam oczywiście pyszne przekąski, coś na ząb dla tych, którzy troszkę zgłodnieli. No i last but not least, zachęcam serdecznie do wizyty tutaj przy naszym namiocie. Tam można zakupić jeszcze ostatnie sztuki koszulek Wilków Łódzkich. Oficjalne koszulki ekipy gospodarzy. Niestety zostały nam już co prawda tylko rozmiary damskie, ale myślę, że panie również pięknie wyglądać będą z logo Wilków Łódzkich na piersi. Także serdecznie zachęcam do zakupu tych ostatnich koszulek Wilków Łódzkich. Kochani, będzie do rozdania również 40 zaproszeń na trening zumby do Bakara Dance Studio i te zaproszenia pójdą w te miejsca, gdzie będzie tutaj najgłośniej. A jako że teraz na boisku pojawiła się defensywa Wilków Łódzkich, to zachęcam wszystkich do głośnego dopingu. Krzyczymy defense i klaszczemy 3 razy. Defense! Defense! No, musimy trochę poćwiczyć, ale widzę, że Wilki Łódzkie już teraz bardzo dobrze poradziły sobie z pierwszą akcją ofensywną ekipy gospodarzy. Krótki bieg zakończony blisko linii bocznej boiska. Mamy drugą próbę i co? Startujemy, próbujemy jeszcze raz z tym dopingiem. Defense i klaszczemy 3 razy. Defense! Defense! Jest
głośny, głośny doping dla ekipy Wilków Łódzkich, a tymczasem mamy solowy bieg rozgrywającego po stronie Toruń Angels. Tutaj popisał się tym razem grający z numerem 3 Łukasz Kuśmilek. Ten właśnie zawodnik prowadzi w dzisiejszym meczu atak ekipy gości. Ten bieg skuteczny na mniej więcej 4 yardy. No teraz ważny moment, trzecia próba, jeśli uda się zatrzymać ten ofensywny pochód drużyny Angels, będą oni zmuszeni do odkopnięcia piłki. No zobaczmy tą akcję, ważny moment tego meczu. Akcja podaniowa, piłka na skrzydło i nic z tych rzeczy, jeszcze wypuścił futbolówkę jeden z zawodników gości, a na wielkie, wielkie brawa zasłużył cornerback Damian Socha. Jest Damian, znakomicie zachował się w defensywie, nie miał tutaj szans na przejęcie tej piłki. Skrzydłowy Toruń Angels, widzimy, jest strata nawet kilku yardów w tej sytuacji, w związku z tym w czwartej próbie. No nie widzę tutaj innej opcji w scenariuszu, jak wykonanie panta, odkopnięcia piłki po stronie Toruń Angels. Przygotowani do akcji powrotnej zawodnicy gospodarzy, no i liczymy na to, że tutaj piękny return za chwilę pojawi się przed naszymi oczyma. Odkopują futbolówkę goście, free and out. Mamy żółtą flagę na murawie, no ale powraca z piłką zawodnik Wilków. Niezłe bloki. No i zatrzymany przy linii bocznej dopiero teraz Michał Stolarczyk. Tak jest, sędziowie zakończyli tą akcję powrotną gwizdkami, ale zaczekajmy jeszcze, o co chodzi z tą żółtą flagą, która już w momencie odkopywania piłki pojawiła się w okolicy środka boiska. Za moment werdykt arbitra głównego. Wyprawiła formacja drużyny kopiącej, 5 zawodników cofniętych. 5 yardów kary odmierzone z miejsca zakończenia akcji. Pierwsza próba Wilki. Tak jest. First down dla Wilków Łódzkich. Tak więc nie będziemy mieli w tej sytuacji powtórki kopnięcia, ale do tej akcji powrotnej, którą zaliczył Michał Stolarczyk, dokładamy jeszcze 5 yardów i w ten oto sposób z niemal idealnie środka boiska rozpoczną swoją drugą serię ofensywną zawodnicy Wilków Łódzkich. Przypomnijmy, gospodarze prowadzą 6-0. Jest szansa na to, aby już w pierwszej kwarcie mocno odskoczyć przeciwnikowi. Jak poradzą sobie Wilki w drugiej serii ofensy. Zobaczmy. Jest tutaj oczywiście akcja biegowa. No to nie jest dla nikogo zaskoczenie. O wiele bardziej preferują grę biegową ponad grą podaniową zawodnicy Wilków Łódzkich. Rzut oka na statystyki. W tym sezonie spośród wszystkich 16, teraz już 17 przyłożeń, jakie zdobyli zawodnicy Wilków Łódzkich, aż 14 było po akcjach biegowych, jedynie 2 po akcjach podaniowych. No i tutaj również po raz kolejny akcja biegowa, tym razem grający z numerem 5 fullback Tomasz Kowalczyk. To właśnie on przesunął swoją drużynę o mniej więcej 1 yard, dokładnie na yard 44. I będzie trzecia próba, 4 yardy do przejścia dla gospodarzy. No, zobaczmy, czy będą w stanie kontynuować dalej tą swoją serię ofensywną. Zawodnicy Wilków Łódzkich, ważny moment. Już wiemy, co będą grać gospodarze. Damian Waszczyk również gotowy. Ustawiony bezpośrednio ze swoim centrem I-Formation. No i jest oczywiście akcja biegowa. No, tam będzie blisko, ale chyba zabrakło troszkę yard, może pół yarda. Podniesiona w górę zaciśnięta pięść sędziowska, a to oznacza, że mamy próbę numer 4. No i teraz ciekawe, jaka będzie decyzja ekipy gospodarzy. Czy tutaj zaryzykują w tej czwartej próbie, czy też zdecydują się na punt, oddanie piłki przeciwnikowi. Wygląda na to, że grają o pełną pulę gospodarzy. No trzeba zdobyć pół yarda. I jeszcze raz przez środek, oj!
Oj, niestety. Niestety nie udało się tym razem. Rafał Zaparty zatrzymany przed linią wznowienia akcji. A co za tym idzie, piłkę przejmują zawodnicy gości. Mówiłem o tym na początku meczu. Cztery próby na przejście 10 yardów. Tym razem no, niestety się nie udało. No i zawodnicy Toruń Angels, to oni będą mieli piłkę w ofensywie. To oni będą mieli szansę na to, aby wyrównać stan tego spotkania. Druga seria ofensywna Wilków Łódzkich, niestety dla kibiców gospodarzy, zatrzymana. No i za momencik znów wspierać będziemy głośno defensywę Wilków Łódzkich. Pierwsza próba dla Toruń Angels, pierwsza próba dla graczy w niebiesko-białych strojach. No zobaczmy. Akcja niestety zatrzymana, choć wszyscy spodziewali się tutaj podania. Falsta, brak zatrzymania formacji na pełną sekundę. Atak. 5 yardów kary, pierwsza próba. Tak, jest arbiter główny Krzysztof Walentynowicz, jak zwykle tutaj dokładnie wytłumaczył, co się stało. Zbyt szybko wystartowali do tej akcji zawodnicy Toruń Angels, a właściwie nie zatrzymali się na pełną sekundę. Taki przepis, zapis między innymi w regulaminie gry futbol amerykański, aby rozpocząć akcję, formacja ofensywna mniej więcej na tą jedną sekundę musi zastygnąć się w bezruchu. Tym razem coś takiego nie miało miejsca. Zwróćmy uwagę, czy tym razem bez problemów rozpoczną tą akcję goście. Tym razem było ok. Akcja podaniowa. No niezły to był pomysł, całkowicie niepilnowany po przebiegnięciu swojej ścieżki. Jeden z graczy ekipy Toruń Angels tutaj na środku boiska bardzo dobrze urwał się obrońcom, którzy no totalnie niezainteresowani kryciem akurat tego gracza, no ale widzieliśmy, że niestety podanie rozgrywającego ekipy gości niedokładne, no i w związku z tym mamy drugą próbę z tego samego miejsca, wciąż na 39 yardzie są gracze Toruń Angels, druga próba dla gości. Jeszcze raz, podobna zagrywka, tym razem było bliżej, ale no, można powiedzieć, że bliźniacza akcja do tej poprzedniej, tyle że no, podobnie było z tym bliźniaczym zakończeniem tej akcji, znów piłka gdzieś tam, choć tym razem no, otarła się o ręce skrzydłowego, jednak nie padła jego łupem, nie mogli cieszyć się z pierwszej próby zawodnicy Toruń Angels, mamy próbę numer 3 i szansa na drugi free and out w dzisiejszym meczu, wystarczy tylko zatrzymać Toruń Angels w tej akcji, ważny moment dla defensywy Wilków Łódzkich. Będzie akcja podaniowa po raz trzeci, znów bardzo daleko, ale troszkę tam zabrakło, aby był w stanie przejąć tą piłkę kolejny skrzydłowy ekipy Toruń Angels. Będzie czwarta próba oczywiście, czwarta próba, a tutaj jeszcze mamy oczywiście stream z tego meczu, relacja na żywo w internecie. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy obserwują nas, wszystkich fanów futbolu amerykańskiego, którzy śledzą tą transmisję w internecie. Mamy nadzieję, że jak zwykle sporo osób pasjonować się będzie rywalizacją na północy PLFA 1, a tymczasem czwarta próba, no i za momencik piłka znów w rękach formacji ofensywnej Wilków Łódzkich. Efektownie próbował tam zablokować. Oj, jest tutaj duży błąd. No i kto przejmie tę piłkę? Wygląda na to, że mogą odetchnąć z ulgą zawodnicy Wilków. Tam Michał Pryczek, ma grający z numerem... Tak jest, Michał Pryczek, grający z numerem 45, popisał się dużą przytomnością umysłu w tej sytuacji. To on nakrył piłkę dłońmi, a wiemy o tym, że przy pancie, w momencie, kiedy piłka dotknie któregoś z zawodników drużyny odbierającej i gdzieś tam po boisku się toczy, wtedy jest to piłka żywa, którą mogą przejąć oczywiście również zawodnicy, w tym wypadku drużyny kopiącej, czyli Toruń Angels. Tak więc duże szczęście dla Wilków.
no bo strata piłki w okolicy własnego 20 yarda to nigdy nie jest dobra opcja. Tak czy inaczej teraz z tego właśnie 20 yarda grają w ofensywie Wilki Łódzkie. Jest bardzo dalekie podanie. No i jaka jest decyzja sędziów? Nie ma żółtej flagi. Tutaj z całą pewnością liczyli na flagę za tak zwane DPI, Defensive Pass Interference, ale sędziowie niczego takiego się w tej sytuacji nie dopatrzyli. To po prostu najlepsze zachowanie skrzydłowego w tej sytuacji. No i mamy oczywiście drugą próbę z tego samego miejsca dla Wilków Łódzkich. 10 yardów do przejścia. No zobaczmy. Tym razem wracają do tego, co przynosi zysk, czyli do gry biegowej. Gospodarze, widzimy tam przy linii bocznej zatrzymany jeden z tych wymieniających się running backów. Tym razem to oczywiście Borys Bednarek, startowy biegacz, running back po stronie Wilków Łódzkich. Będzie próba numer... ile? Numer 3 już chyba teraz, jeśli dobrze liczę. Za momencik trzecia próba po tym pierwszym dalekim, długim, niecelnym podaniu. No i teraz po akcji biegowej będziemy mieli próbę numer 3. Grają dalej gospodarze. Aby zaliczyć first down, należy przejść tutaj 2 yardy. Zobaczmy, czy się uda. Akcja biegowa na zewnątrz, raz jeszcze Borys Bednarek. No i niestety wypchnięty poza linię boczną, ale wygląda na to, że to będzie first down. Tak jest, pierwsza próba. Wilki Łódzkie, wielkie brawa, Borys Bednarek. Przesuwa się łańcuch, ten 10-yardowy łańcuch po drugiej stronie boiska. Przesuwają się również 2 czerwone wskaźniki. Aby wywalczyć kolejną pierwszą próbę, muszą dojść gospodarze do 41 yarda. No zobaczmy, czy uda im się ta sztuka. Tak czy inaczej przed nami kolejna pierwsza próba, kolejne 4 szanse na pokonanie tego 10-yardowego dystansu. No i raz jeszcze piłka w rękach Damiana Waszczyka. Dobra akcja podaniowa. No i jest zatrzymany skrzydłowy ekipy gospodarzy. No to po raz kolejny tight end Wojciech Krawczyk. Wielkie brawa dla niego. Zdecydowanie w tym meczu przynajmniej ulubiony adresat podań Damiana Waszczyka. Będzie oczywiście próba numer 2, ale do przejścia pozostały już tylko 3 yardy, może nawet nieco mniej niż 3 yardy, aby zaliczyć tutaj kolejny first down, przedłużyć tą swoją serię ofensywną, zapewniając sobie oczywiście kolejne możliwości na to, aby wywalczyć drugie przyłożenie w dzisiejszym meczu. Druga próba, 3 yardy do przejścia, no zobaczmy, co teraz zagrają gospodarze. I jeszcze jedna akcja podaniowa na skrzydło, ale niestety nie udało się tutaj skutecznie dotrzeć z piłką do Rafała Zaparta. Tak czy inaczej był to niezły pomysł tam, gdyby Rafał zdołał jakoś doskoczyć do tej nieco zbyt wysoko rzuconej piłki. No, miał dużą szansę na to, aby spokojnie pokonać dobrych kilka yardów do przodu, bo tam już biegli nieźle ustawieni blokujący. No i była przewaga nad mniejszą co ilością defensorów Toruń Angels. Tak czy inaczej ta akcja nieudana, więc grają kolejną, trzecią już próbę gracze gospodarzy. O co teraz zagrają Wilki? Aj, no tutaj tak troszkę to wyglądało jakby fumble w wykonaniu Rafała Zaparta. Na szczęście nie wypadła mu piłka z rąk, ale będzie czwarta próba. Czwarta próba i tak jest, mamy timeout. Przerwa dla drużyny Wilki, to ich pierwsza przerwa. Pierwszy timeout w dzisiejszym meczu, pierwsza przerwa na żądanie. Kochani, raz jeszcze zachęcam do tego, aby zainteresować się tymi ostatnimi damskimi koszulkami Wilków Łódzkich. Można je nabyć w namiocie na środku trybun. Serdecznie, serdecznie zachęcam. A my, korzystając z chwilki przerwy, rzućmy okiem na sytuację w grupie północnej PLFA 1. Na pierwszym miejscu oczywiście niepokonani...
Niepokonani zawodnicy Seahawks Sopot o 7 zwycięstw, w tym momencie 0 porażek. Na drugim miejscu Wilki Łódzkie, 3 zwycięstwa, 3 porażki. Trzecie miejsce dla Cougars Szczecin, 3 zwycięstwa, 4 porażki. No i ostatni mecz to będzie właśnie starcie w Szczecinie z Wilkami Łódzkimi. Ten mecz zadecyduje o tym, kto awansuje do meczu półfinałowego. Na czwartym miejscu w tym momencie Crusaders Warszawa, również bilans 3-4, ale co istotne, to fakt, że Crusaders swój ostatni mecz grają z ekipą Seahawks Sopot i wszystko wskazuje na to, że to właśnie Krzyżowcy z Warszawy zajmą czwarte miejsce w grupie południowej PLFA1, tym samym zyskując pozycję, która daje im możliwość gry w barażu. No i pozostaje wciąż szansa na utrzymanie w PLFA1 dla Crusaders, choć jeszcze przed momentem, przed kilkoma tygodniami byli przecież w czołowej dwójce, mieli tutaj wielkie szanse nie na grę utrzymanie, ale na grę o awans do Top Ligi, a także na grę o mistrzostwo PLFA1, a tymczasem w tym właśnie momencie kończy się pierwsza kwarta tego meczu. 6-0 prowadzą Wilki Łódzkie. Koniec pierwszej kwarty, 6-0 dla Wilków Łódzkich. Szybka zmiana stron. No kochani, naprawdę Wilki prezentują się tutaj bardzo dobrze. Od początku tego meczu warto powiedzieć również o tym, że już raz udało się pokonać w tym sezonie ekipę Toruń Angels w Toruniu. 16-32, taki rezultat. Gospodarze ulegają ekipie Wilków Łódzkich 16 punktami. No liczą oczywiście wszyscy kibice zgromadzeni tutaj dzisiaj na trybunach w Pawianicach, że Wilki Łódzkie zwyciężą również w tym spotkaniu, zdobywając tym samym swoje czwarte zwycięstwo, no i bardzo wydatnie zbliżając się do tych upragnionych playoffs w PLFA 1. Wilki Łódzkie w tym sezonie prezentują się znakomicie. Kończąc ten wątek układu tabeli północy PLFA 1, warto powiedzieć o tym, że Angels Toruń dzisiaj grają swój ostatni mecz. No i niestety drużyna Angels, jedno zwycięstwo, 6 porażek, do tego wszystkiego zaledwie 57 zdobytych punktów, co daje średnią 8,1 punktów w każdym meczu. No, naprawdę niewiele jak na pierwszoligowca. Tutaj tylko i wyłącznie ekipa Częstochowa Saints w tym sezonie podobne osiągnięcia, jeśli chodzi o grę ofensywną. A tymczasem akcja biegowa zatrzymana po mniej więcej, jeśli dobrze widziałem, 5 yardach. Będzie druga próba. Dobrze rozpoczynają tą drugą połowę, tą drugą kwartę oczywiście spotkania zawodnicy Wilków Łódzkich. No i tutaj przy linii bocznej już Damian Waszczyk w oczekiwaniu na kolejne zagrywki, jakie podyktuje coach Jakub Ciesielski. No świetna praca wykonywana przez szkoleniowca gospodarzy w tym sezonie. Grają konsekwentnie Wilki, pomimo relatywnie wąskiego składu w porównaniu do innych drużyn w PLFA 1. No, myślę, że to byłaby zdecydowanie najmniejsza spośród wszystkich liczebnie drużyn, które awansują do playoffs, ale jak widać, nawet wąskim składem można. Niestety to podanie troszeczkę za plecy Wojciecha Krawczyka. Był tam też nieźle ustawiony Remigiusz Szmiel, grający z numerem 24. No ale ta piłka niestety posłana niemal idealnie pomiędzy obydwóch zawodników. Widzimy, jak to się kończy. Muszą grać trzecią próbę z tego samego miejsca. Wilki Łódzkie. Piłka ustawiona niemal idealnie na środku boiska. No i zobaczmy, jak poradzą sobie z tą trzecią próbą gracze gospodarzy. 5 yardów, tyle należy przejść, aby wywalczyć tutaj first down. Zobaczmy. Akcja biegowa na zewnątrz i blisko pierwszej próby. Borys Bednarek, wielkie brawa po raz kolejny. Sędziowie również nie mają żadnych wątpliwości. First down, pierwsza próba dla Wilków Łódzkich, a więc świeże 4 szanse na pokonywanie kolejnych yardów. Wilki Łódzkie no, walczą tutaj o drugie przyłożenie w dzisiejszym meczu. Rzut oka na średnie osiągnięcia w tym sezonie Wilków. 17,5 punktu, tyle w każdym meczu zdobywają Wilki Łódzkie.
W sumie w 6 rozegranych do tej pory meczach zawodnicy Wilków Łódzkich zdobyli 105 punktów. No teraz razem z tym pierwszym touchdownem mają już 111, ale chcemy więcej. Oj, tutaj niezadowolony zawodnik Wilków Łódzkich. A tam była szansa na przyjęcie tej piłki przez jednego z cornerbacków Toruń Angels. Posłuchajmy arbitrów, jaka jest decyzja w tej sytuacji. Czyżby DPI? Niedozwolony kontakt przy podaniu, numer 24, obrona. 15 yardów kary, automatyczna pierwsza próba. Tak jest, pierwsza próba, Wilki Łódzkie po tym nie najlepszym zagraniu. Cornerbacka gracz Angels, nielegalne przytrzymywanie skrzydłowego, utrudniając mu tym samym możliwość zdobycia piłki. No i za sprawą tej właśnie akcji zobaczmy, jak blisko pola punktowego są już zawodnicy Wilków Łódzkich. Tylko 30 yardów, tylko tyle trzeba przejść, aby tutaj wywalczyć drugie przyłożenie w dzisiejszym meczu. No zobaczmy, czy się uda drużynie gospodarzy. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. No i kolejna akcja biegowa, znakomicie znów przez środek, Borys Bednarek. Borys Bednarek znów przesuwał te kilka yardów swoją drużynę w kierunku pola punktowego ekipy gości. Powoli, ale konsekwentnie zdobywają te yardy gracze Wilków Łódzkich. No, tutaj może ta gra nie jest jakaś niesamowicie efektowna, nie ma tych big plays, akcji przez całe boisko, ale jest sporo takiego dobrego futbolu. No, można powiedzieć, że grają jak rutyniarze Wilki Łódzkie. No, w końcu jest to spadkobierca ekipy Torped z Łodzi, czyli jednej z pierwszych drużyn, jakie powstały w polskiej lidze futbolu amerykańskiego. Mamy kolejną żółtą flagę. Dłoni numer 50 w obronie. 10 yardów kary z miejsca zakończenia akcji. Pierwsza próba. Jeszcze jedna kara przeciwko Toruń Angels. No i drodzy Państwo, w tym momencie to już naprawdę będzie bardzo punktowego ekipy Toruń Angels. Do pola punktowego ekipy Toruń Angels. No i myślę, fajna ciekawostka dla wszystkich. Arbiter główny w tym meczu, Krzysztof Walentowicz. Raz, teraz mnie słychać bardzo dobrze. Fajna ciekawostka a propos tego sędziego głównego w dzisiejszym meczu, Krzysztofa Walentynowicza. To jest postać, która pochodzi z Łodzi i była jednym z założycieli ekipy Torped z Łodzi przed dobrymi kilkoma laty w sezonie 2007. Wiemy, że od roku 2008 w lidze Torpedy Łódzkie. No i właśnie Torpedy były tą drużyną, która rozpoczęła modę na futbol tutaj w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, a tymczasem no tutaj niestety zatrzymany, powalony przed linią wznowienia akcji rozgrywający, a nie przepraszam, to Borys Bednarek, running back ekipy Wilków Łódzkich, i będzie kolejna próba, kolejna szansa, tyle że teraz po tej stracie yardów i już na 23 yardzie zawodnicy w ciemnych strojach. Trzecia próba przed nami. Trzecia próba, 23 yardy do przejścia, aby zaliczyć tutaj drugie przyłożenie w tym meczu. A i szykuje się akcja podaniowa, daleko w pole punktowe. Czy się uda? No zobaczmy, to będzie ciekawa decyzja sędziów, czy to jest touchdown, czy przechwyt, interception. Wygląda na to, że chyba jednak piłka w rękach zawodnika Toruń Angels, a to oznacza,
że będziemy mieli touchback. Piłka została przechwycona przez obrońcę w polu punktowym. Rezultatem akcji jest touchback. Pierwsza próba Angels. Tak jest, touchback, a więc było tak blisko dwóch zawodników w walce o piłkę, ale tam więcej zimnej krwi zachował cornerback, kryjący skrzydłowych zawodnik defensywy po stronie Toruń Angels i za jego sprawą zdobywają piłkę goście. Nie ma punktu dla Wilków Łódzkich, jest za to pierwsza próba dla Toruń Angels na 20 yardzie, no i z tego właśnie miejsca rozpoczynają swoją kolejną, jeśli dobrze liczę, trzecią już serię ofensywną w dzisiejszym meczu. Zawodnicy w niebieskich strojach. No, wszystko zaczyna się po raz kolejny od akcji biegowej przez środek. No i przesuwają piłkę o dobrych 6 yardów zawodnicy Toruń Angels. No, mówiliśmy o tym, że te akcje biegowe przez środek to może nie jest najbardziej efektowny element futbolu amerykańskiego, ale grając za każdym razem takie jak teraz 6-yardowe akcje biegowe, można spokojnie zdobywać pierwsze próby, no i przesuwać się konsekwentnie w stronę pola punktowego rywala. Tak więc no, z całą pewnością warto grać tak właśnie rzeczy, jeśli tylko oczywiście przeciwnik na to pozwala, no ale nie można popełniać takich błędów jak teraz formacja ofensywna Angels. Fall start, numer 39. Atak, 5 yardów kary, druga próba. Tak jest, będzie próba numer 2. No i to wszystko, co przed momentem wywalczył biegający zawodnik po stronie Toruń Angels, tym razem tracą goście. Druga próba, 10 yardów do przejścia. No i z całą pewnością teraz będą musieli kombinować już nieco bardziej skomplikowane zagranie niż taki prosty bieg przez środek, jak przed momentem gracze gości. Zobaczmy, co też wymyśli Bill Moore, coach ekipy Angels. Będzie akcja biegowa na zewnątrz. No, widzimy to już nieco bardziej skomplikowane zagranie, ale są na miejscu defensorzy Wilków Łódzkich. Cała ich koalicja powala na murawę zawodnika Angels. Będzie próba numer 3, a tym razem tylko 3 yardy na plus dla toruńskich aniołów. Próba numer 3 przed ekipą gości. No i po raz kolejny jest szansa tutaj na three and out, czyli trzy zagrywki, a czwarta to już punt, odkopnięcie piłki w kierunku drużyny, która jeszcze przed momentem była w defensywie. No i teraz defense Wilków Łódzkich ma kolejną wielką szansę na to, aby no, już w zarodku skrócić tą akcję drużyny Angels, aby ta seria ofensywna no, momentalnie niemal została zakończona. No, zobaczmy, w którym miejscu sędziowie ustawią piłkę. Wygląda na to, że nie ma pierwszej próby. Będzie próba numer 4. Spójrzmy na sędziów. Tak jest, podniesiona w górę, zaciśnięta pięść. Niestety tam powoli podnosi się jeden z zawodników Wilków Łódzkich. To grający z numerem 74, Michał Maliński. No i za momencik dowiemy się, czy uda mu się powstać o własnych siłach. To twardy gracz od kilku sezonów Częstochowa Saints. W tym roku po raz pierwszy sezon jest to jego w ekipie Wilków Łódzkich. No i podziękujmy mu prawami za poświęcenie. Twardy facet Michał Maliński z pomocą kolegów opuszcza boisko. Mamy nadzieję, że to tylko jakieś lekkie naciągnięcie mięśnia i że będzie w stanie wrócić do rywalizacji w tym meczu Michał Maliński. A oczywiście nie oglądając się tutaj na ławkę rezerwowych, grają dalej zawodnicy formacji defensywnej Wilków Łódzkich. No i wykorzystali ten moment zamieszania zawodnicy Toruń Angels. Przypomnę, to była czwarta próba, a więc tutaj spore ryzyko, aby zagrać czwartą próbę wewnątrz własnego 30 yarda, no ale wykorzystali tą całą sytuację z kontuzją i odrobinę zamieszania zawodnicy Toruń Angels. Krótki, 3, może 4-yardowy bieg, który daje trzecią próbę, pierwszą próbę oczywiście drużynie Toruń Angels. Świeże 4 szanse na pokonywanie kolejnych yardów. 31 yard w tym miejscu jest teraz piłka. No i grają dalej gospodarze, goście, grają dalej zawodnicy Toruń Angels. To chyba
pierwszy first down w ich wykonaniu w dzisiejszym meczu. Tak mi się przynajmniej wydaje. A tutaj dalekie podanie do jednego ze skrzydłowych. Mamy jeszcze żółtą flagę na murawie. Sędzia sędziujący na pozycji back judge, czyli tego najbardziej cofniętego arbitra. On zdecydował się na rzucenie flagi i zobaczymy, jaka tutaj będzie decyzja. Nie ma faulu, podanie było nie do złapania. Okej, okay. No właśnie, taki gest arbitrów jednoznacznie mówi nam, że podanie było nie do złapania, zbyt wysokie, w związku z czym ten faul, nawet jeśli nastąpił, nie miał wielkiego wpływu na akcję. W związku z tym sędziowie decydują się na odmachanie flagi, odwołanie tej kary, która miała być udziałem jednej z drużyn. No i mamy drugą próbę z tego samego miejsca. Wypełniają nam się coraz bardziej trybuny tutaj na stadionie w Pawianicach. To bardzo dobrze. Będzie za momencik trzecia próba. No i drodzy Państwo, myślę, że możemy raz jeszcze spróbować głośnym dopingiem wspierać defensywę ekipy gospodarzy. Za moment trzecia próba, kiedy za oceanem, gdy podczas meczów futbolu amerykańskiego mamy trzecią próbę, to na trybunach jest naprawdę zawsze bardzo, bardzo głośno. Więc teraz wszyscy razem raz jeszcze. Defense! 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 Nie przestajemy dalej. Trzecia próba, 7 jardów do przejścia, goście. No i szykuje się kolejne dalekie podanie. Nic z tych rzeczy, będzie czwarta próba. No i za chwileczkę punt w wykonaniu Toruń Angels. Jeden first down, jedną pierwszą próbę udało się zdobyć, ale to wszystko, na co pozwolili defensorzy Wilków Łódzkich. Będzie za momencik odkopnięcie piłki. Widzimy już przygotowani do akcji powrotnej zawodnicy w ciemnych strojach, a konkretnie grający z numerem 89 Michał Stolarczyk. Zwrócić na niego uwagę w tym momencie. Akcja tutaj w czwartej próbie, punt w wykonaniu Toruń Angels. Zobaczmy, czy zdecydują się na odkopnięcie piłki na out goście, czy też jednak na środek, bezpośrednio do naszego powracającego returnera. No, piłka blisko linii bocznej, wypada jednak poza boisko, a to oznacza, że w tym miejscu, w którym opuściła plac gry, za momencik zostanie ustawiona. No i pierwszą próbę grać będą gracze ofensywy Wilków Łódzkich, a tymczasem wielkie brawa dla defensywy za zatrzymanie przeciwnika. Tak jest, defense Wilków dzisiaj na zero. Dzisiaj znakomicie grają w defensywie gracze Wilków Łódzkich. No tutaj rzucam okiem na statystyki. Sporo tracą punktów w każdym z meczów tego sezonu gracze Wilków Łódzkich. Średnio niemal 30, 29,5, ale to głównie za sprawą tych dwóch wysokich porażek z ekipą, która dzisiaj w tym sezonie jest no, nie do zdarcia. Niesamowicie grają gracze Seahawks, Sopot. Wygrywają wysoko każdy kolejny mecz. Za sprawą tych zwycięstw troszkę zakłamują te statystyki. No, a tymczasem chyba najdłuższy bieg w dzisiejszym meczu. Wielkie brawa, Rafał Zapart! Tak jest, Rafał na przemian z Borysem Bednarkiem, to oni tutaj zdobywają lwią część yardów po stronie Wilków Łódzkich. No i mamy kolejną pierwszą próbę, kolejny first down. Już na 25 yardzie są zawodnicy gospodarzy. No zobaczmy kolejną akcję. Raz jeszcze podobny pomysł na grę w ofensywie, a tym razem zatrzymamy o wiele szybciej. Rafał Zapart. Będzie to druga próba z okolic 30 yarda, 5-yardowy bieg. No 5 yardów, mówiłem o tym wcześniej. Najlepsi zawodnicy w NFL właśnie w okolicach 5 yardów. Taka jest ich średnia na bieg. No, każdy oczywiście chciałby bardzo, aby minimum 5 yardów było stopowane w każdej akcji po stronie ofensywy.
a tymczasem niestety nieco mniej, zaledwie 2 yardy, zdołał przesunąć piłkę w kierunku pola punktowego rywali. Rafał Zapart, będzie trzecia próba. Najważna akcja teraz dla formacji ofensywnej Wilków Łódzkich. Aby zaliczyć tutaj first down, należy wywalczyć 3, może 4 yardy, tyle bezpieczniej, aby spokojnie tutaj kontynuować tą serię ofensywną. No i zobaczmy, jest sporo miejsca, jest pierwsza próba i oczywiście są wielkie brawa dla Rafała Zaparta. Tak troszkę zrobiło się nerwowo w okolicy miejsca, gdzie powalony został Rafał Zapart. Ale sędziowie nie mają tutaj żadnych wątpliwości. Jest first down, pierwsza próba. Przypomnijmy, jesteśmy w końcówce już drugiej kwarty tego meczu. W końcówce drugiej kwarty spotkania. No i rezultat, jaki mamy, to 6-0 dla Wilków Łódzkich. Zobaczymy, czy zdążą w tych ostatnich 3 minutach pierwszej połowy spotkania jeszcze wywalczyć tutaj drugi touchdown, który dałby troszkę taką przewagę psychologiczną dla drużyny gospodarzy, no bo wiemy o tym, że jedno przyłożenie, przekładając to troszkę tak na realia piłkarskie, jedno przyłożenie przewagi to jest tak jakby 1-0 w meczu piłkarskim, więc jeszcze naprawdę dużo tutaj może się wydarzyć, tym bardziej, że przed nami cała druga połowa tego meczu. A tymczasem tutaj druga próba, no i grają dalej gospodarze. 9 yardów należy wywalczyć, aby zdobyć first down. Damian Waszczyk na skrzydło. No i tutaj były kłopoty z opanowaniem tej piłki. No i w tym momencie mamy 2-minute warning. Do końca kwarty zostały 2 minuty. 2 minuty, 120 sekund, będzie troszkę walki z czasem. Przypomnijmy, że mają jeszcze timeouty, przerwy na żądanie do wykorzystania zawodnicy, a także sztab szkoleniowy Wilków Łódzkich. Zobaczmy, czy zdecydują się wykorzystać któryś z tych timeoutów właśnie. Będzie okazja powiedzieć za chwilkę o momentach, w których zatrzymywany jest czas przy grze w futbol amerykański, a kiedy ten czas spokojnie może lecieć dalej tym razem. Niestety ta akcja po raz kolejny krótka i będzie 4. próba. Zdecydowani na 99% na punt gracze Wilków Łódzkich, zatrzymany w boisku Damian Waszczyk, a to oznacza, że czas oczywiście leci dalej, gdyby wybiegł z piłką poza linią boczną, bądź też wykonał dalekie podanie, które nie zostałoby złapane przez któregoś ze swoich kolegów z drużyny, wtedy czas byłby zatrzymywany. No a tak spokojnie tutaj grają, aby zjeść jak najwięcej tych sekund zawodnicy Wilków Łódzkich. No teraz ciekawa decyzja z tą 4. próbą. Tak czy inaczej jest akcja biegowa. No i niestety po tym biegu nie ma pierwszej próby. No i widzimy, pierwsza rzecz, którą robi coach gości Bill Moore, prosi o timeout, aby zatrzymać czas gry. Różna ta akcja, jest pierwsza próba dla Angels, przerwa dla drużyny Angels i druga przerwa. Tak jest, drugi timeout, o który poprosił Bill Moore, doświadczony amerykański szkoleniowiec w tej sytuacji. No właśnie, chce, aby dla jego drużyny pozostało możliwie najwięcej czasu na to, aby jeszcze powalczyć w końcówce tej pierwszej połowy meczu. No i drodzy Państwo, 65 sekund do końca pierwszej połowy spotkania. Trzeba wybronić te 50 niecałe yardów, aby Angels nie zdobyli tutaj punktów. Mam nadzieję, że na stadionie w Pabianicach będzie bardzo głośno. Defense! 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 Dalekie podanie, piłka jest złapana, to może być touchdown dla Angels Toruń. Tak jest, przyłożenie Toruń. Angels remis 6-6. No, drodzy Państwo, widzicie, jak tutaj szybko sytuacja się zmieniła. Big play, zdecydowanie najlepsza i najbardziej efektowna akcja w tym spotkaniu. Dalekie, dalekie podanie rozgrywającego ekipy gości. No i widzieliśmy, co zrobił skrzydłowy. Złapał piłkę, spokojnie poradził sobie z 2 defensorami. No i zdołał przeciąć futbolówką linię pola punktowego, dając tym samym wyrównujące przyłożenie swojej drużynie, a
A więc no, mamy emocje w końcówce pierwszej połowy spotkania. Mamy w tym momencie remis. No i to kopnięcie na bramkę jest nieudane, a więc zostajemy z wynikiem 6 do 6 w samej końcówce pierwszej połowy spotkania. No wszyscy spodziewali się, że tutaj Wilki Łódzkie, biorąc pod uwagę ich pozycję w tabeli, a także duże osłabienia kadrowe ekipy Toruń Angels, że Wilki Łódzkie spokojnie poradzą sobie tutaj z drużyną z Torunia, a tymczasem w końcówce pierwszej połowy zaskoczenie pokazują zęby gracze Toruń Angels, no i pokazują, że nie przyjechali tutaj położyć się na boisku i tylko i wyłącznie dograć ten sezon taką formalnością do końca. No bo wiemy już, że nawet jeżeli by wygrali w tym meczu gracze Angels i tak żegnają się z pierwszą ligą, żegnają się z PLFA 1, a tymczasem Angels chcą tutaj na pożegnanie z tym właśnie poziomem rozgrywkowym, chcą zaliczyć zwycięstwo. No i jak na razie tutaj po pierwszej połowie możemy mieć rezultat remisowy. Jeszcze będzie oczywiście szansa dla graczy gospodarzy na to, aby coś jeszcze tutaj zrobić w tej pierwszej połowie meczu. Tak czy inaczej, Angels zostawili ekipie gospodarzy, no myślę, że mniej więcej 45, może 50 sekund. Tyle będzie jeszcze tutaj czasu na to, aby coś spróbować zagrać. No zdecydowanie myślę, że warto to podkreślić. Brakuje takich big plays, długich, dalekich zagrań po stronie ekipy gospodarzy. Wilki Łódzkie no, specjalizują się w takim spokojnym, powolnym zdobywaniu yardów. W tym meczu niestety nie ma tych wielkich zagrywek. Może teraz zobaczmy. A jednak nie, jednak zatrzymany w okolicy 30 yarda zawodnik powracający z piłką po stronie Wilków Łódzkich. To oczywiście grający z numerem 89 Michał Stolarczyk. 41 sekund. Taka informacja od arbitra głównego w dzisiejszym meczu, Krzysztof Walentynowicz. Dziękujemy pięknie za to, że podał nam tą ilość sekund, która pozostała do końca tej pierwszej połowy spotkania. Dzięki temu wiemy, jak bardzo spieszyć muszą się gracze Wilków Łódzkich do przejścia dokładnie 70 yardów. Na pewno jest to wszystko do zrobienia, ale mamy chyba kolejny timeout. Przerwa dla drużyny Angels, to ich trzecia i ostatnia przerwa w tej połowie. Trzeci, ostatni timeout w pierwszej połowie spotkania dla ekipy Angels Toruń. Oczywiście szybka informacja dla tych z Państwa, którzy na meczu futbolu amerykańskiego są po raz pierwszy. Każda z drużyn ma może poprosić o 3 timeouty, o 3 przerwy na żądanie w każdej z połów gry. No i w ten właśnie sposób poprosili o swoją trzecią, ostatnią przerwę na żądanie gracze Toruń Angels już nie będą mogli zatrzymać upływających sekund w tej pierwszej połowie spotkania. Najwcześniej dopiero w drugiej części meczu, no ale to dopiero po przerwie. Drodzy Państwo, oczywiście zbliżamy się do przerwy, w której będziemy mieli mały konkurs dla wszystkich kibiców ekipy Wilków Łódzkich. Tak jak mówiliśmy, fajne nagrody tutaj do wygrania. Na pewno część z tych nagród pójdzie również na konto tych, którzy najlepiej, najgłośniej kibicują w dzisiejszym meczu. Tutaj oczywiście obserwujemy Was bardzo dokładnie i z całą pewnością niektóre osoby dostaną od nas nagrodę. A przypomnę, mamy do rozdania dzisiaj 40 zaproszeń na treningi zumby do Bakara Dance Studio. Jeszcze raz daleko Damian Waszczyk. Niezłe to zagranie. Będzie pierwsza próba dla Wilków Łódzkich. Tak to przynajmniej wygląda z tej perspektywy, a piłkę łapie oczywiście po raz kolejny Wojciech Krawczyk. Druga przerwa w tej połowie. Wielkie brawa dla Wojtka Krawczyka. Tak jest. Otwarty 31 sekund. 10 sekund upłynęło podczas tej akcji. No i widzimy, przesuwa się piłka na 40 yard. No 60 tym razem, teraz już yardów do przejścia, przed momentem było 70, a więc 10 yardów do przodu w tej akcji po podaniu Damiana Waszczyka do Wojciecha Krawczyka. No i zobaczymy, mamy nadzieję, że ten duet jeszcze nie raz w tej pierwszej połowie odnajdzie się, no i będziemy mogli cieszyć się z wyjścia tutaj na prowadzenie.
niestety dzisiaj mała kontuzja jest udziałem kickera drużyny Wilków Łódzkich, w związku z tym małe prawdopodobieństwo, że będą decydować się tutaj na kopnięcie na bramkę graczy gospodarzy, no ale zobaczymy, kto wie, być może przygotują coś specjalnego, czym zaskoczą formację defensywną Toruń Angels, tak czy inaczej kolejna zagrywka już zaordynowana. No i zobaczmy, co zagrają Wilki w tej końcówce pierwszej połowy meczu. Damian Waszczyk, dużo czasu, ale niestety złapany w końcu przez defensorów Toruń Angels. Tam załamała się ta kieszeń, pocket. No i widzimy, jak to się kończy. Jeszcze fumble, piłka w rękach Toruń Angels. Wypuścił niestety tą piłkę z rąk Damian Waszczyk i tam bardzo przytomnie. Na faulu podczas akcji, w rezultacie fumble został odzyskany przez obrońcę. Pierwsza próba Angels. Tak jest, fumble, 26 sekund. Czyli wypuszczenie piłki. No i ewidentnie tutaj przyjmują inicjatywę w tym meczu, w końcówce pierwszej połowy spotkania gracze Toruń Angels. No teraz defensywa gospodarzy musi być bardzo, bardzo czujna. Mogą spróbować kolejnego dalekiego podania, kolejnej takiej długiej zagrywki zawodnicy Toruń Angels. No wiemy już o tym, że potrafią urządlić toruńskie anioły, że potrafią tutaj dobrze zaprezentować się, jeśli chodzi o pogoń w wyniku. Zobaczymy, jak pójdzie im, jeśli chodzi z wyjściem na prowadzenie. Tak jest, wspieramy głośno defensywę gospodarzy, a tymczasem Rivers po stronie ekipy Toruń Angels biegnie na drugą stronę boiska, zawodnik gości zatrzymany. No i teraz oczywiście szybko muszą zbierać się do kolejnej akcji gracze Toruń Angels. Nie mają już żadnego timeoutu, żadnej przerwy na żądanie. Wychodzi tam z siebie po drugiej stronie boiska coach Bill Moore. On chce, aby jak najszybciej grali zawodnicy Toruń Angels. To może być ostatnia akcja w tym spotkaniu i widzimy to podanie jest dalekie. Jest interception, przechwyt po stronie Wilków Łódzkich. Wielkie brawa dla gospodarzy i to była chyba ostatnia akcja w pierwszej połowie spotkania. Piłkę złapał Michał Stolarczyk. Wielkie brawa. Ostatnia akcja, tak jak mówiliśmy, tej pierwszej połowy meczu, remis 6-6, a to zwiastuje nam drugie emocje, wielkie, wielkie oczywiście emocje po zmianie stron w drugiej połowie spotkania. Drodzy Państwo, podziękujmy Wilkom za tą pierwszą połowę meczu. Wielkie brawa, Wilki Łódzkie! Tak jest. A za momencik konkurs 6-6. Pozwólcie, że raz jeszcze podziękuję partnerom, a także sponsorom ekipy Wilki Łódzkie. Fundacja Krwinka jest dzisiaj z nami. Fundacja Krwinka, która wspiera dzieci chore onkologicznie. Pięknie dziękujemy wszystkim ludziom z Fundacji Krwinka za to, że są tutaj dzisiaj z nami. Dziękujemy pięknie gminie Pabianice za możliwość rozegrania meczu. Dziękujemy Łódzkiemu Ogrodowi Zoologicznemu, firmie GP Lines, która zajmuje się przewozami autokarowymi, a także zapraszamy oczywiście serdecznie. Teraz jest ten moment, aby troszkę uzupełnić akumulatory. Mafioso Food Truck czeka na wszystkich głodnych, no i z całą pewnością będzie można tam posilić się znakomitym daniem. Mafioso Food Truck, serdecznie zapraszam. Zapraszamy też tutaj pod namiot na środku trybun. Można zakupić ostatnie sztuki specjalnych koszulek Wilków Łódzkich. Zostały nam już tylko damskie rozmiary, ale z całą pewnością każda z pań tutaj pięknie wyglądałaby w takiej właśnie koszulce Wilków Łódzkich. Okej. Za momencik konkursik, ale teraz może jeszcze włączmy na chwilkę muzykę i za moment konkurs. O ile one są, wezmę dwie i jakimś dzieciakom. Tylko jakieś takie małe, nie? Bo te małe wam się będą tylko trzymać. Nie ma mniejsze. No to jakieś damskie. Było 6-0, teraz 6-6. Dobra, zaraz mówię, że ja tam na to.
wymieni takie telefonami, bo to jest on telefonami przyjść na trochę. Jeszcze zaproszenia. Proszę pana, o to jest wrażenie, że robi pan to zawodowo. Że pan ludzi robi. Dobrze wysuwam. Znaczy, byłeś kiedyś w radiu? Ja nie trzymam. Ale głos jest dobry, głos jest super. To jest głos. Chciałbym się zawsze w radiu łyskiem. Ja tylko pierwszy raz tutaj nie właśnie jestem. Mam nadzieję, że nie ma. Tak, ja poszedłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Słychać mnie to bardzo dobrze. Słuchajcie, przechodzimy do konkursu. W końcu to jest ten moment. Będzie można wygrać zaproszenia na zumbę. Czekajcie, ja się przesunę tylko za głośniki, żeby mnie tutaj, żeby nie trzeszczał wam. No i drodzy państwo, rączki w górę, kto chciałby wziąć udział w konkursie? Tam widzę z tyłu kolega, zapraszam, raz, dwa, obydwoje, jeden w białej koszulce, jersey, drugi w szarej, dwóch zawodników, kolega tutaj w niebieskiej koszulce, zapraszam, patrzę na tą stronę, gdzie tam jakieś rączki w górze, abyśmy mogli zrobić jeszcze jedną osobę, wziąć do konkursu. No czyżby nikt z tej strony nie chciał iść do konkursu, no nie może tak być. Jacyś chętni, zapraszam tutaj do konkursu. Ile już mamy? Cztery osoby. Jeszcze ze dwie by się przydały. Może tutaj czerwone koszulki, Kwinka. Patrzcie, kto... do konkursu, tak jest, reprezentantka, dokładnie. A idą tutaj duzi panowie. Na pewno myślą, że to będzie konkurs tutaj na umiejętności fizyczne, ale panowie, nie tym razem to będzie bardzo trudny konkurs, a pytania, jakie będę zadawał, to będą dotyczyć wiedzy o polskiej lidze futbolu amerykańskiego. Także dowiemy się tutaj wielu ciekawych rzeczy. Jest tutaj obok mnie moja asystentka, ma nagrody, znakomite vouchery do Baccara Dance Studio. A przypomnę jeszcze, że wszyscy, którzy są ze swoimi pociechami, z najmłodszymi, z dzieciakami na meczu, Międzynarodowe Przedszkole Tęczowe Świat Dziecka maluje dzieciakom buźki, więc musicie koniecznie odwiedzić ich stoisko przy wejściu na stadion. Serdecznie zachęcam. Okej, przedstawiamy uczestników konkursu. Miłe panie, schodź. Od najstarszych. Znowu mi przerywa mikrofon. Kurczę, jak się nazywasz? Piotr. Wielkie brawa dla Piotra, tak jest. Brawa dla Alana. Alan najstarszy ze wszystkich. Andrzej. Brawa dla Andrzeja. Walery. Walery. Okej, niech tak będzie. A nie sobie odrzucić na boisko. Brawa dla Oli. Brawa dla Oli. Jedyna pani w tym towarzystwie. Mateusz. Bartek. I Bartek, tak jest. Jeszcze dwójka! Okay. Dzieciaki dalej! Najmłodsi, chodźcie tutaj, chodźcie.
Tak, ale właśnie musi być, muszą być dzieciaki uzbrojone w koszulki wilków, bardzo dobrze. Idealny wystrój na dzisiejszy mecz, tak jest. Chodźcie tutaj do mnie, przedstawicie się też, jak się nazywacie, najstarsi. Brawa dla Bartka! I brawa dla Zuzi, tak jest. Jeszcze raz brawa dla wszystkich uczestników naszego konkursu. Dokładnie tak, dokładnie tak. Okej, słuchajcie, będę zadawał bardzo trudne pytania dotyczące Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Kto zna odpowiedź, ten podnosi rączkę w górę. No i oczywiście będziemy tutaj odpowiadać na te pytania. Okej. Zacznijmy od trochę łatwiejszych. Przepraszam z góry za to, że przerywa mi troszeczkę mikrofon, ale cóż, takie życie, ograniczenia sprzętowe. Okej, pierwsze pytanie. Który to jest sezon Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego? Okrągła rocznica, przypomnę, taka mała podpowiedź. Wiesz? 10. Tak jest, 10. sezon Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Pierwszy punkt dla ciebie. Widzę dobre podpowiedzi z trybun. Oczywiście można podpowiadać, nikogo nie złapię. A jeżeli kogoś złapie, to wypraszamy ze stadionu teraz. Okej, drugie pytanie. Gdzie w tym roku odbędzie się najważniejszy mecz w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego, czyli 10. superfinał? Kolega wie. W Gdyni? Niestety nie. Niestety nie, ale jest jeszcze jedna szansa. Kto wie, kto wie, kto wie? Warszawa? Niestety, niestety, niestety. Już było? Tu kolega najmłodszy? Pawienice. No było blisko, ale może za rok. Bardzo dobra odpowiedź, masz 5 punktów za to. Tak jest, jeszcze ktoś próbuje? Tak jest, Wrocław, dokładnie tak. Koniecznie, koniecznie, 11 lipca bierzcie wolne, wpisujcie w swój terminarz, że macie pojawić się we Wrocławiu, bo właśnie tam na stadionie miejskim, czyli tej arenie wybudowanej specjalnie na Euro 2012, odbędzie się superfinał tegoroczny, czyli mecz dwóch najlepszych drużyn w top lidze, czyli na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym. Koniecznie bądźcie tam z nami. Będzie fajne widowisko. 11 lipca zapraszam. Okej? Były już dwa pytania, teraz pytanie kolejne. No, to już będzie troszkę bardziej skomplikowane. Wymień poza tymi dwiema drużynami, które są tutaj, pozostałe drużyny grające na północy PLFA 1. Kolega był pierwszy. Szczecin, Seahawks Gdynia i jeszcze to był Crusaders Warszawa. No blisko, blisko, ale uznajemy tę odpowiedź, wielkie brawa. Crusaders Warszawa dobrze, Cougars Szczecin dobrze i Seahawks Sopot. Bo Gdynia gra w Gdynia gra w top lidze futbolu amerykańskiego. Także taka sytuacja. Okej. Kto w ubiegłym roku wygrał rozgrywki PLFA 1? Teraz mam nadzieję, że mnie było słychać. Husaria. Tak jest, kurczę, ale ty tu widzę, jesteś omnibus. Wielkie brawa, Husaria Szczecin wygrała. Tak jest. A razem z Husarią jeszcze jedna drużyna przeszła do top ligi, czyli do tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Jaka to drużyna? Po raz kolejny nasz tutaj omnibus dajesz. Lowlanders. Tak jest, Lowlanders Białystok. Boże, ile ty już masz punktów? Chyba 43, jak dobrze liczę. Tak więc bardzo dobrze. Mamy faworyta w konkursie, chociaż tam też młody wilk również ma dużo punktów, jak dobrze pamiętam, za Pabianicę. Okej. Kolejne pytanie. Wiemy o tym, że zbliżają się play-offy i 4 drużyny wejdą do play-offs. 3 drużyny, oczywiście mówię przez cały czas o PLFA 1, 3 drużyny są już znane. No i właśnie, jakie 3 drużyny już zapewniły sobie awans do play-offs PLFA 1 w tym sezonie? Dajmy szansę innym. On wie. To jest moja odpowiedź. On wie wszystko, tak. Okej, czyli co, rozumiem, że rezygnujesz, tak? Oddajesz? Ale to by było za łatwe. Dajmy szansę innym. Koledzy jeszcze nic nie mówili. Strzelajcie, strzelajcie. O, to źle. A ty, kolega, drugi. Wilki Łódzkie. No, Wilki Łódzkie jeszcze niestety sobie nie zapewniły tego miejsca w play-offs, ale jak dzisiaj wygrają, to wykonają duży krok w tym kierunku. Jedno wolne miejsce zostało jeszcze, więc jest szansa. O, ktoś tam słyszy z trybun, tak jest. Seahawks.
Jak? Sopot, Szczecin, Warszawa. No niestety, tylko Sopot. Ale niech będzie, że macie po pół punktu, to ja wam powiem. Albo nie, kolega niech powie, on będzie wiedział. Seahawks, jeżeli Wilki teraz wygrają, to Wilki i jeszcze Szczecin. Ale z południa, bo dwie drużyny z każdej grupy. Dwie drużyny z północnej i dwie z południowej. Wiesz, kto tam na południu jest taki dobry? Chyba Kingsi. No dobrze, pierwsze miejsce dla Kraków Kings, a drugie miejsce? Wstałem, że Tytani. Tytani są w tym momencie, jak dobrze liczę, pamiętam, na czwartym miejscu. A kto na drugim może być, no? To już rozbijesz bank, jak to odpowiesz. Jak to odpowiesz? Falcons. Tak jest, Tychy Falcons! Dobra, myślę, że tutaj nie ma żadnej konkurencji. Mamy zwycięzcę naszego konkursu. Wielkie brawa! Tak jest! Okej, okay. Ostatnie pytanie kończące i tutaj mam nadzieję, że wszyscy chórem odpowiedzą. Kto dzisiaj wygra mecz? Kto? Pięknie. Rozdajemy nagrody, nie ma innej opcji. Dla zwycięzcy najwięcej, niech zabierze całą rodzinkę na trening zumby. Tak jest, 5 biletów na trening zumby dla młodego, dla pozostałych również troszkę, a te, które nam zostaną, pofruną prosto do najgłośniejszych kibiców tutaj dzisiaj na stadionie. Dzięki wielkie za ten konkurs. Raz jeszcze wielkie brawa dla naszych uczestników. Tak jest. Kochani, jeszcze chwilka muzyki, jeszcze chwilkę oczekiwania na drugą połowę meczu i za moment wracamy na trzecią kwartę. Kochani, jeszcze tutaj mam szybką informację z naszego mini sklepiku Wilków Łódzkich. Mamy jeszcze pełną rozmiarówkę koszulek damskich, tak więc jeśli któraś z pani jeszcze się waha, to można popatrzeć na lewo, na prawo i zobaczyć, jak pięknie panie prezentują się w tych znakomitych koszulkach Wilków Łódzkich. Naprawdę warto taką nabyć. Jeśli jeszcze nie macie, to jest ten moment, że należy zmienić zdanie. Jeśli tutaj przyszedłeś ze swoją drugą połówką i ona jeszcze nie jest w koszulce Wilków Łódzkich, to człowieku, zastanów się nad sobą. Chodź tutaj, kup specjalnie dla swojej drugiej połówki koszulkę Wilków Łódzkich. Chyba 3 dyszki tylko, naprawdę niedrogo, a oczywiście cały dochód ze sprzedaży tych koszulek idzie na wsparcie drużyny gospodarzy ekipy Wilków Łódzkich. Kochani,
widzicie, już są przygotowani do rozpoczęcia drugiej połowy meczu. Zawodnicy, gospodarze, szykują się również gracze, gości. Czekamy jeszcze tylko na ekipę sędziowską i za moment startujemy z drugą połową spotkania, a rezultat w tym momencie wciąż 6-6. Mamy remis, więc będą tutaj wielkie emocje w drugiej połowie meczu. A gdzie ja ją zobaczę? Bo tu nie mam informacji. A, info. Nie wiem. Trochę dziwne się nie wyświetla. Samo od siebie. Starczy? Tak, starczy. I wyświetla się. Myśmy to testowali. No? Testowaliśmy zamknę, wyświetla się. Tak? No nie powinno się wyświetlać. Ale jest na ekranie, a to idzie do pusty. A to też jest? Nie, tego właśnie nie ma. Ale my nie jest. Tego, że testowaliśmy w tym, w domu, to mniej się wyświetla. Czemu? Dobra, no, idzie wstępnie do tego. Bo jak nie, to wiesz. Dobra. Dobra. Poziom improwizacji dzisiaj sięgnął Zenit. Nie, to dobra maszyneria, to tak ale. Tak jest. Thank you.
Wracamy na drugą połowę meczu. Widzimy, rozpoczęło się wszystko od krótkiego kopnięcia w wykonaniu gospodarzy. No i jest po raz pierwszy żółta flaga na murawie. Posłuchajmy arbitra. Tylko piłki poza boisko, numer 31. 5 yardów kary z miejsca, gdzie piłka wyszła poza boisko. Pierwsza próba Angels. Od razu usłyszeliśmy arbitra głównego dzisiejszego meczu. Pozwólcie, jeszcze raz przypomnę, kto prowadzi to spotkanie. Arbiter główny Krzysztof Walentynowicz, razem z nim Bartosz Oraczewski, Wojciech Leśniak, Ewa Śmiłowska, a także Łukasz Cichoń. Taka piątka sędziowska w dzisiejszym meczu. Za momencik pierwsza próba dla ekipy gości. No i widzimy, że już od razu mają krótkie boisko. Mało tych yardów jest do przejścia, aby mogli tutaj wyjść na prowadzenie gracza Angels, bo przypomnijmy, że mamy tutaj remis 6-6. No i widzę, że już kibice wiedzą, o co chodzi. Tak jest, wspieramy głośno defensywę ekipy gospodarzy. Będzie druga próba. No i jeśli dobrze widzę, to powrócił tutaj na murawę. Tak jest, Michał Maliński. Pamiętamy, on w pierwszej połowie schodził z boiska utykając. Tam miał troszkę kłopotów, ale już na szczęście wszystko z nim w porządku. Twardy facet. No i po raz kolejny możemy zachwycać się grą w jego wykonaniu, a także jego kolegów z linii defensywnej. No i mamy drugą próbę. 6 yardów do przejścia. Grają dalej Angels. Defense! Tutaj na skrzydło prawe odrzucona piłka przez rozgrywającego, no i wybiegł tam w okolicy 45 yarda jeden ze skrzydłowych po stronie ekipy gości Toruń Angels. No niestety mają troszkę inne numerki na koszulkach niż te, które mam tutaj w moim formularzu meczowym, tak więc nie poznamy większości nazwisk punktujących zawodników. No ale jeśli słucha nas Dawid Witnik, jedna z osób, które oczywiście zaangażowane są w rozwój drużyny Angels, to warto, aby zwrócić na to uwagę już w tym sezonie. Może nie, ale na pewno w przyszłych meczach. Tak czy inaczej, grają dalej Angels. No i ten bieg bardzo blisko pierwszej próby. Wygląda na to, że będzie first down po stronie ekipy gości. Tak jest, pierwsza próba, piłka na 38 yardzie. No i oczywiście grają dalej Angels, a my tutaj dalej musimy głośno wspierać Wilki, bo w końcówce tej pierwszej połowy spotkania inicjatywa, to momentum amerykańskie, zdecydowanie przeszło na stronę ekipy gości. No i tutaj teraz Wilki potrzebują głośnego wsparcia z trybun. Defense! 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 I tutaj odrzucenie piłki do tyłu i to był bardzo duży błąd po stronie Toruń Angels. Gdyby ta piłka nie została złapana, nakryta rękoma przez zawodnika Angels, wtedy mogłaby paść łupem Wilków. Przerwa dla drużyny Angels, to ich pierwsza przerwa w drugiej połowie. A tymczasem Bill Moore po raz kolejny prosi o timeout, przerwy na żądanie. Warto powiedzieć o tym, że no, w pierwszej połowie meczu troszkę zabrakło tych timeoutów, tych przerw na żądanie drużynie Angels. Bill Moore bardzo pośpieszył się z wzięciem tych wszystkich timeoutów. Teraz również ledwo co rozpoczęliśmy drugą część meczu, a już pierwszy timeout wykorzystany przez zawodników Angels. No ale z drugiej strony to kluczowe, aby dobrze poustawiać swoją drużynę, szczególnie w takim momencie, kiedy piłka oddalona niewiele, bo nieco ponad 40 yardów od pola punktowego Wilków Łódzkich. No i Angels mają tutaj dużą szansę, aby no, zakończyć mimo wszystko dobrze ten nieudany sezon. To mogłoby być zwycięstwo dla ekipy gości, takie na otarcie łez, no, a z drugiej strony zwycięstwo, które mocno utrudni sytuację drużynie Wilków Łódzkich. No bo przypomnę, że tutaj Wilki wciąż mają wielką, wielką szansę na awans do playoffs. No trzeba pokonać Angels. No,
Wielki w ostatnim meczu, w ostatnim kluczowym spotkaniu w Szczecinie z drużyną Cougars również osiągnąć dobry wynik. No, mamy nadzieję, że tak się stanie, ale jak na razie w ofensywie goście z Torunia. No i będzie kolejna akcja podaniowa. Piłka jest złapana i to będzie no tak naprawdę odrobienie tych strat, które stracili przed momentem za te nie najlepsze odrzucenie piłki do tyłu, za to nie najlepsze podanie do running backa mniej więcej 10 yardów do przodu. To spokojnie dałoby pierwszą próbę drużynie Angels, gdyby nie ten błąd z poprzedniej akcji, a więc widzimy, że ten timeout, przerwa na żądanie, o które poprosił Bill Moore, no, przyniosła bardzo dobry skutek, pożądany skutek dla drużyny Toruń Angels. Dzięki tej przerwie na żądanie i specjalnej zagrywce, jaką zaordynował coach gości, zdołali tutaj mocno przesunąć się do przodu zawodnicy Angels. Tym razem ciekawa akcja. No, tutaj zamarkował oddanie piłki do tyłu rozgrywający, ale postanowił przekazać ją szybkim takim podaniem do przodu jednemu ze swoich graczy rozgrywający ekipy gości i w ten oto sposób wydatnie przybliżają się do pierwszej próby zawodnicy Angels, ale na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że mamy już czwartą próbę i jeśli teraz nie uda się wywalczyć próby pierwszej, to wtedy stracą piłkę Angels. Ważny moment dla defensywy Wilków Łódzkich. No, zobaczmy, jak poradzi sobie defense. Dwa yardy trzeba przejść. No i jest takie typowe, siłowe zagranie. To było bardziej rugby niż futbol amerykański w tej akcji. No i jaka jest decyzja sędziów? Tak, jest pierwsza próba. First down, a więc jednak tutaj zadecydowały centymetry i tych centymetrów zdobyli goście wystarczająco dużo, aby zdobyć tutaj pierwszą próbę. First down. No i widzimy, przesuwa się ten łańcuch po drugiej stronie boiska. Są świeże cztery próby na pokonywanie kolejnych yardów dla drużyny gości. Pierwsza próba, krótki timeout, o który poprosili sędziowie. Tam jakieś minimalne problemy techniczne z naszym wskaźnikiem pokazującym, który numer próby grają zawodnicy będący w ofensywie. No i tak jest. Dalej głośno wspieramy defensywę Wilków Łódzkich. No tutaj w dużych opałach jest rozgrywający. Oj, tutaj świetnie defense sack. No i powalony na murawę rozgrywający ekipę Toruń Angels. Właśnie tak mają grać zawodnicy defensywy Wilków Łódzkich, jeśli chcą zwyciężyć w tym meczu. Widzimy po raz kolejny cofnięci o kilka yardów gracze formacji ofensywnej Toruń Angels. No, widzę, że pojawiają się tutaj ulotki. To Fundacja Krwinka wspierająca dzieci chore onkologicznie. Zainteresujcie się koniecznie materiałami kolportowanymi przez wolontariuszy z tej właśnie fundacji. Serdecznie zachęcamy do wsparcia organizacji, która robi niesamowitą robotę wspierając chore onkologicznie. A my tymczasem gramy dalej. Dobre to podanie. No i była duża, duża szansa na to, aby przejąć piłkę po tym zagraniu w wykonaniu Toruń Angels. No ale na szczęście dla Wilków Łódzkich nie zdołały złapać tej piłki skrzydłowy gości. Raz jeszcze wolno podnosi się jeden z zawodników Wilków. Któż to? Tym razem grający z numerem 71 Tomasz Tybura. No ale opuszcza boisko o własnych siłach. Wielkie brawa dla niego, Tomasz Tybura. O tak jest, tutaj nikt się nie oszczędza nawet na moment. Bardzo twarda gra, no przy takim wyniku nie ma innej opcji. Tutaj trzeba dawać z siebie wszystko. Znów złe podanie i to jest przejęcie piłki. Piłka w rękach Wilków Łódzkich. Nie widzę żółtej flagi, a więc duży błąd po stronie Toruń Angels. Widzimy tam, aż musiał odejść na bok szkoleniowiec gości Bill Moore. Bardzo niezadowolony z nieprasobliwości swoich zawodników. No i widzimy ten ofensywny drive. Ta seria ofensywna tak dobrze układała się dla drużyny Toruń Angels, no ale zakończyła się za sprawą straty. Nie najlepsze to podanie. No i świetnie, świetnie defensywa Wilków Łódzkich.
Pierwsza próba oczywiście dla gospodarzy. Zaczyna się wszystko od akcji biegowej. Sporo yardów. Pierwsza próba, Wilki Łódzkie. No czyżby wracali tutaj do gry zawodnicy gospodarzy? A to nie kto inny, tylko Borys Pernarek. Wielkie brawa dla niego. Tak jest, widzimy rzut oka na drugą stronę boiska. Te dwa czerwone wskaźniki połączone 10-jardowym łańcuchem przesuwają się. To jasny znak, że świeże cztery próby na dalszą grę w ofensywie. Gospodarze. No i zobaczymy. Pierwsza próba, first down. Po raz kolejny znów akcja biegowa przez środek. Bardzo dużo miejsca. Troszkę zabrakło, ale i tak niesamowite brawa, Borys Pernarek! Ależ tutaj zabrali teraz gracze formacji ofensywnej Wilków Łódzkich. No i oczywiście jest pierwsza próba, nie ma innej opcji, 6-6, ale jeszcze jedna taka akcja i będziemy tutaj mieli prowadzenie dla gospodarzy. Borys Pernarek, znakomity, ponad 40-jardowy bieg tego zawodnika. No i teraz trzeba już tylko postawić kropkę nad i, zobaczmy czy się uda. Akcja biegowa raz jeszcze, tym razem tutaj spodziewali się takiego właśnie zagrania po stronie gospodarzy. Defensorzy ekipy Angels Toruń, jeśli dobrze zauważyłem, to Rafał Zapart z numerem 32, to on próbował tego biegu przez środek. Mniej więcej jeden, może dwa yardy, o tyle przesunięta piłka, 7 yardów. Dzieli od pola punktowego ekipę gospodarzy. No co teraz zagrają Wilki Łódzkie? A zobaczmy. Zabiegł na zewnątrz Damian Waszczyk. Tak tutaj. Czyżby? Spójrzmy na sędziów. Czy to jest touchdown? Nie widzę znaków ekipy sędziowskiej, tak czy inaczej. No, tak jest, touchdown, Wilki Łódzkie. Damian Waszczyk, oczywiście, rozgrywający ekipy gospodarzy. On już miał w tym sezonie na swoim koncie dwa przyłożenia po akcjach biegowych. Teraz dokłada trzecie, no i Wilki Łódzkie prowadzą 12 do 6. Szansa na grę o 13, a także 14 punkt już teraz. Zobaczmy, czy się uda. Nie będą kopać na bramkę. Gospodarze grają za dwa punkty. No, jaka będzie decyzja koordynatora ofensywy? Już jest 6 punktów przewagi. Czy będą kolejne dwa? No, ważny moment oczywiście. Tylko jedna szansa. Konwersja za dwa punkty. Grają Wilki. Odłożenie, odrzucenie piłki. I to jest podwyższenie skuteczne. Borys Pernarek. Ale zaczekajmy, jest żółta flaga, to mógł być holding. Wstrzymanie, numer 59, atak. 10 yardów kary, powtórzenie podwyższenia. No cóż, niestety holding, nielegalne przytrzymywanie w wykonaniu jednego z zawodników linii ofensywnej. No i cóż, sędziowie tutaj nie mieli innego wyjścia, jak rzucić żółtą flagę w tej sytuacji. Te dwa punkty niestety cofamy z naszej tablicy wyników. Tutaj wciąż 12-6, ale jest szansa na powtórkę, na poprawienie się. Zobaczymy, jaką decyzję w ofensywie podejmą tutaj zawodnicy gospodarzy. Tam widzę, że jest sporo skrzydłowych ustawionych, więc poza tym formacja oczywiście shotgun, cofnięty, rozgrywający. I aj, jeszcze była szansa na przechwyt, interception, tak czy inaczej konwersja nieudana, ale Wilki prowadzą 12-6. Wielkie brawa dla gospodarzy! Tak jest, 12-6. Już cieszyliśmy się przed momentem, że Borys Pernarek dołoży te dwa punkciki na konto ekipy Wilków. No ale widzieliśmy, jak to wszystko się zakończyło. Niestety żółta flaga, cofnięte to udane podwyższenie. No i później powtórka już niestety wyszła nieco gorzej. Za momencik kick-off oczywiście kopie drużyna, która zdobyła przyłożenie, czyli Wilki Łódzkie. Przypomnijmy,
jesteśmy mniej więcej w połowie trzeciej kwarty tego meczu. No i za momencik szansa na odpowiedź dla Toruń Angels. Oni tutaj tak się wydawało, że przyjadą dostać lanie i spokojnie jechać do domu, aby zakończyć ten sezon. A tymczasem nic z tych rzeczy. Toruń Angels prezentują się naprawdę bardzo dobrze. No i myślę, że to jest ekipa, która w tym meczu na pewno nie odpuści do samego końca. Akcja powrotna zatrzymana na 20 jardzie. No i za moment znów wraca na murawę formacja defensywna Wilków Łódzkich. Kochani, ja wiem, że jest ciepło, ale mam nadzieję, że troszkę znowu pokrzyczymy, wspierając defense ekipy Wilków Łódzkich. No na pewno, jeżeli będzie słyszalny z trybun głośny doping chłopakom, będzie grało się o wiele lepiej. A więc raz jeszcze, wszyscy razem, defense! Grają goście, akcja biegowa przez środek. Na 22 jardzie była ustawiona piłka i tam też będzie ustawiona znowu. Ależ tutaj nakręceni są na dobrą grę w defensywie zawodnicy Wilków Łódzkich. No takie wsparcie z trybun z całą pewnością musi motywować ich do wielkiej, wielkiej walki. Kochani, teraz małe urozmaicenie. Krzyczymy let's go defense, let's go i klaszczemy dwa razy. Let's go defense, let's go! Let's go defense, let's go! Odrzucona piłka, no i znów świetnie defensywa Wilków Łódzkich, wielkie brawa! Tak jest, będzie trzecia próba. Już tylko 7 yardów muszą przejść gracze Angels, aby zaliczyć first down, no ale można ich równie dobrze zatrzymać. Jesteśmy w takim miejscu na boisku, że raczej nie zdecydują się na grę czwartej próby, a więc ważny moment dla defensywy Wilków Łódzkich. No i dalej wspieramy głośno ekipę gospodarzy. Defense! Jest time out. Przerwa dla drużyny Angels. Time out dla Angels Toruń. Drugi już time out w tej drugiej połowie meczu. No, warto liczyć te przerwy na żądanie. Końca czwarty, 4 minuty. Te time outy. No bo może być tak jak w końcówce pierwszej połowy spotkania. Pamiętamy, odzyskali piłkę na połowie przeciwnika. Gracze Toruń Angels w końcówce pierwszej połowy meczu mieli do przejścia tak naprawdę około 40 yardów tylko, aby zdobyć przyłożenie i byli ewidentnie w gazie, no ale przez to wszystko, że nie mieli już do wykorzystania przerw na żądanie, że nie mogli już zatrzymać tych uciekających sekund, nie zdążyli zagrać ostatniej zagrywki, no i tym samym wyjść na prowadzenie gracze Toruń Angels. No to jest stracona okazja, nie najlepszy clock management, tak powiedzieliby Amerykanie. No i to może zemścić się w tym meczu na drużynie Toruń Angels. Teraz również timeout wykorzystany bardzo, bardzo szybko, no ale z drugiej strony, po tym pierwszym timeoutie wykorzystanym w tej drugiej połowie meczu zdołali zagrać bardzo udaną akcję ofensywną gracze Angels. Dobrze ogarnął swoją formację ataku coach Bill Moore. Zobaczymy, jak będzie tym razem. 7 yardów do przejścia, a my wracamy do dopingu. Wilki! Wilki! Była szansa na sak, ale zdołał uciec rozgrywający Angels. Ależ bomba, dalekie podanie. Nic z tych rzeczy, będzie czwarta próba. Będzie czwarta próba, zabrakło troszkę precyzji no przy takich długich, dalekich podaniach. Będzie oczywiście
zawsze tu jest możliwość taka, że piłka zostanie przechwycona z tą celnością. Nie jest tak idealnie. Tam przesunął się nam wskaźnik pokazujący numer próby, troszkę utrudniając życie ekipie sędziowskiej, ale na szczęście dobrze zapamiętany ten spot, w którym piłka powinna być ustawiona. Nie dostają żadnych prezentów zawodnicy Torun Angels w postaci lepszego miejsca z ustawieniem piłki. No i widzimy formacja Pant ustawieni do odkopnięcia piłki zawodnicy gości, a już gotowy do akcji powrotnej Michał Stolarczyk, grający z numerem 89. No i liczymy tutaj na niesamowitą akcję w jego wykonaniu. Zobaczmy, czy się uda. Wysoko leci ten punt, no i po raz kolejny piłka wypada poza linię boczną. To jest no, konserwatywne wyjście. Zdecydowanie tutaj Angels obawiają się Michała Stolarczyka i akcji powrotnych w jego wykonaniu, dlatego też decydują się właśnie na wykopywanie piłki poza linię boczną, no i ze sprawą tych akcji uniemożliwiają powrot z piłką w wykonaniu Wilków Łódzkich, no bo oczywiście zawsze piłka w tym miejscu, w którym opuszcza plac gry, jest później ustawiana do pierwszej próby dla ekipy będącej w ataku. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia, piłka ustawiona na jarcie 35. No i zobaczmy, co teraz pokażą Wilki Łódzkie. Akcja biegowa, to będzie pierwsza próba, jest dużo yardów, są wielkie brawa. Borys Bednarek! Tak jest! Świetny bieg w wykonaniu tego zawodnika. No i zwróćmy uwagę na drugą stronę boiska. Po raz kolejny przesuwa się łańcuch. Są świeże cztery szanse dla gospodarzy. Wilki Łódzkie nacierają po raz kolejny. Wiemy o tym, myślę, że warto to podkreślić w tym momencie. Drugie połowy meczów, a w szczególności czwarte kwarty, zdecydowanie najlepsze spośród wszystkich innych części gry w tym sezonie w wykonaniu ekipy Wilków Łódzkich. Czwarte kwarty w tym roku we wszystkich rozegranych dotychczas meczach Wilki Łódzkie wygrały 45-7 z przeciwnikami. A więc no, w drugich połowach rządzą Wilki. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Krótki, szybki bieg przez środek w wykonaniu tutaj, jeśli dobrze widziałem, Rafała Zaparta i za momencik będzie oczywiście, a nie przepraszam, to z 31 numerem Jarosław Kalita, ten zawodnik, który popisuje się zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, grający w dzisiejszym meczu. Będzie ta druga próba, 4 yardy na plus dla ekipy z Łodzi. Druga próba, 6 yardów do przejścia, zobaczmy kolejną akcję. Maszczyk, solowa akcja rozgrywającego gospodarzy, ale oddał piłkę w ostatnim momencie. Tam jeszcze dobre bloki już po zakończeniu tej akcji, no ale to wszystko zatrzymane przed tą linią, którą należy przeciąć z piłką, aby wywalczyć first down, pierwszą próbę, a więc po raz kolejny będą musieli męczyć się z próbą trzecią gracze Wilków Łódzkich. Widzimy zmiany w ekipie gospodarzy, trzecia próba. Jeden, może dwa yardy do przejścia, no to niedużo, ale z całą pewnością nastawieni są na krótki bieg przez środek gracze Angels. Będzie zacieśniona ta linia defensywna. No zobaczmy, czy się uda wywalczyć po raz kolejny w dzisiejszym meczu świeże cztery próby do grania kolejnych akcji. No, tak jak mówiłem, bieg przez środek. Byli na to nastawieni goście, ale mimo to zdołali zdobyć pierwszą próbę gracze Wilków, a konkretnie Borys Bednarek po raz kolejny. Ten zawodnik robi robotę. First down, Wilki. To wygramy! Wilki! To! Wilki! To! Wilki! Tak jest, dobra atmosfera tutaj na trybunach w Fabianicach. Wilki Łódzkie nie grają zawsze w tym samym miejscu, to Pawianice, to Aleksandrów Łódzki, również czasem w Łodzi zdarzy się zagrać, ale no, warto powiedzieć, że gdziekolwiek nie grają u siebie gracze Wilków, to mogą czuć się jak na własnym stadionie, a tymczasem jest pierwsza próba. Po raz kolejny znakomite zagranie formacji ofensywnej. No i znów piłka złapana przez skrzydłowego blisko tego wskaźnika pokazującego nam numer
pokazującego nam miejsce, do którego oczywiście należy dojść, aby zdobyć próbę pierwszą. W rezultacie akcji podanie jest niezłapane, zawodnik wylądował poza boiskiem. Koniec trzeciej kwarty. Oj, niestety, cofamy to, co mówiliśmy wcześniej. Jest za to koniec trzeciej kwarty, a więc przed nami czwarta, ostatnia, decydująca kwarta w tym meczu, a ta poprzednia akcja uznana przez arbitrów jako podanie niezłapane, a to wszystko dlatego, że złapał piłkę skrzydłowy Wilków Łódzkich, będąc już obiema nogami na aucie. No, z tej perspektywy, z perspektywy trybun nie było to być może tak dobrze widoczne, ale sędziowie są oczywiście bardzo, bardzo blisko tej akcji i oni widzieli najlepiej, a więc taka, a nie inna decyzja ekipy arbitrów. No i przed nami ostatnie 12 minut tego spotkania, ostatnie decydujące minuty tego meczu. No i tutaj rezultat niezmienny 12-6. Zobaczymy, jak będzie w tej czwartej, ostatniej kwarcie. Oczywiście zmiana stron i będą mieli dalej piłkę w ofensywie gracze Wilków Łódzkich. Raz jeszcze podziękowania dla sponsorów i partnerów ekipy Wilków Łódzkich. Dziękujemy Fundacji Krwinka za to, że jest tutaj dzisiaj z nami i wspiera drużynę Wilków Łódzkich. Dziękujemy gminie Papianice, dziękujemy Łódzkiemu Ogrodowi Zoologicznemu, dziękujemy firmie GP Lines zajmującej się przewozami autokarowymi, a wszystkich zapraszamy oczywiście do food trucka Mafioso. Okej, wracamy na czwartą kwartę, druga próba, 10 yardów do przejścia, a do pola punktowego yardów 42, jest bieg przez środek, ale widzimy, że tam połapali się w tym bardzo dobrze defensorzy Toruń Angels, zatrzymani w okolicy, no mniej więcej linii wstawienia akcji gracze Wilków. No i jeśli dobrze widzę, to będzie teraz trzecia próba, mniej więcej 8 yardów do przejścia, a muszą coś wykombinować Wilki, aby tutaj wywalczyć tą pierwszą próbę. To nie będzie łatwe, 8 yardów, third and long, tak można powiedzieć. No i tak jest, głośne wsparcie dla ofensywy gospodarzy. Akcja biegowa na zewnątrz, Damian Waszczyk. No, ta akcja zatrzymana, mniej więcej 5, może 6 yardów, tyle zdobył rozgrywający gospodarzy, ale widzimy na tej tablicy pokazującej nam numer próby pojawiła się czwórka, a więc po raz kolejny wygląda na to, że będą ryzykować w tej czwartej próbie gracze Wilków Łódzkich. Są w tym momencie na 36 yardzie, jeśli dobrze liczę. No i trzeba zdobyć 3 yardy, w przeciwnym wypadku piłka trafi w ręce Angels, a więc teraz przed nami jedna z kluczowych akcji Wilków Łódzkich. Gdyby udało się zdobyć pierwszą próbę i świeże 4 szanse w tym miejscu na boisku, w takim, a nie innym momencie meczu, no to może być akcja, która przeważy wynik tego spotkania. Zobaczmy! Czwarta próba, 3 yardy do przejścia, bieg przez środek, Borys Bednarczyk niestety nie da rady. Piłka dla Angels Toruń. Nie ma niestety tej żółtej flagi, niestety oczywiście dla drużyny Wilków Łódzkich. Nie udało się tym razem, ale myślę, że prawa na zachętę dla formacji ofensywnej Wilków Łódzkich na pewno by się przydały, a tymczasem jeszcze informacja od arbitra głównego, że do końca tego meczu pozostało już tylko 10 minut, 12-6. Mówiłem o tym, że gdyby udało się zdobyć tą pierwszą próbę, to mogłaby być kluczowa akcja dla Wilków, bo tutaj odjazd w tym momencie sprawiłby, że Toruń Angels no, nie mieliby zbyt dużo szans na to, by wrócić do tego meczu, no ale w takiej sytuacji, a nie innej, Toruń traci tylko jedno przyłożenie, ma teraz piłkę w ofensywie, no i widzimy, jest solowa akcja rozgrywającego gości. 3 yardy do przodu, zbliża się z piłką na yard 40. Zawodnik Toruń Angels. Będzie druga próba. Rzut oka na statystyki po stronie Angels. Mówiłem o tym, że oni bardzo mało punktów zdobywają, tylko 8,1 we wszystkich meczach, ale
Co warte podkreślenia, to fakt, że spośród wszystkich rozegranych meczów najwięcej punktów zdobyli właśnie w pierwszym w tym sezonie meczu z Wilkami Łódzkimi. Wtedy zdobyli tych punktów 16. Wilki co prawda wygrały 32 do 16, ale widzimy, że to jest drużyna, z którą ekipie Wilków nie gra się najlepiej, a tymczasem na kolejny fumble. Tutaj pytanie, czy ta piłka podawana była do przodu, czy do tyłu. Jeśli do przodu, to podanie uznane będzie jako niekompletne. Jeśli do tyłu, no to wtedy w upałach dużych przez momencik byli gracze Toruń Angels, bo piłka była żywa i mogli przejąć ją defensorzy Wilków Łódzkich. Tak czy inaczej, piłka pozostaje w tym samym miejscu. Trzecią próbę grają goście, którzy muszą zdobyć mniej więcej 7 yardów. Tak jest głośno. Wspieramy defense gospodarzy. Akcja podaniowa, no to nikogo, co prawda było tam dwóch skrzydłowych graczy Angels, ale ta piłka zbyt daleko rzucona, tak dla jednego, jak i dla drugiego. No i teraz ciekawa decyzja przed ekipą Billa Moore'a, czwarta próba, piłka na połowie Angels. Teoretycznie powinni tutaj pomyśleć nad tym, czy nie zagrać tej czwartej próby, no bo oczywiście zależy im, aby tutaj jak najszybciej zdobyć wyrównujące przyłożenie, ale widzimy sporo zmian, a to oznacza, że najprawdopodobniej wykonają punt, odkopnięcie piłki, nie ryzykując zawodnicy Toruń Angels. Jest oczywiście przygotowana ekipa powrotna w drużynie gospodarzy i tak jest, punt, no musi cofnąć się trochę Michał Stolarczyk, ale ta piłka wpada w end zone, a więc mamy tak zwany touchback. Piłka będzie ustawiona za momencik na 20 yardzie i z tego właśnie miejsca zagrają w ofensywie Wilki, a my oczywiście dziękujemy głośnymi brawami defensywie Wilków Łódzkich. Tak jest, defense zrobił swoją robotę, nie stracili punktów. Jesteśmy wciąż z takim samym wynikiem 12 do 6. No i teraz czas na ofensywę, czas na formację ataku, aby tutaj wykonując dobrze swoją pracę odjechali przeciwnikowi. Bo przed kilkoma chwilami, mniej więcej 10 minut do końca tego meczu, szacuję plus minus, że teraz może być tak w okolicach 8 minut do końca tego spotkania, możemy się więc spodziewać, że będzie tutaj dużo akcji biegowych po stronie gospodarzy. I tak jest, akcja biegowa. Akcje biegowe, co warto myślę podkreślić w tym momencie, zatrzymywane w boisku sprawiają, że czas leci dalej, że czas przez sędziów nie jest zatrzymywany, a teraz oczywiście każda sekunda, szczególnie dla drużyny z Torunia, na wagę złota, każda sekunda tutaj jest bardzo istotna, no i grając akcje biegowe, zbijając ten czas, mocno utrudniają przeciwnikowi ewentualne zwycięstwo w tym spotkaniu gracze Wilków Łódzkich. Ta pierwsza akcja biegowa, no może nie była najdłuższa, ale tak jak mówię, zadanie spełniła, kolejnych 30-40 sekund spada z zegara. Tutaj tym razem nie najlepszy snap, czyli nie najlepsze to podanie piłki od centra do rozgrywającego. To oczywiście kluczowy moment rozpoczynający każdą zagrywkę. No i czyżby timeout? Tak jest, timeout dla Wilków. Przerwa dla drużyny Wilki, pierwsza przerwa w drugiej połowie. O timeout tym razem prosi coach Jakub Ciesielski. No on chce ustalić tutaj ze swoją drużyną, co i jak 7,5 minuty. Tyle pozostało do końca tego meczu. Rezultat wciąż no, daleki od rozstrzygnięcia. 7,5 minuty, no to aż więcej czasu niż potrzeba, aby tutaj totalnie nam się ten mecz zmienił. Pamiętamy o tym, że końcówka pierwszej połowy meczu, końcówka drugiej kwarty zdecydowanie należała do drużyny Angels Toruń. Z całą pewnością na to też liczy amerykański coach ekipy gości Bill Moore. Zobaczymy, czy uda mu się odpowiednio nastawić ekipę gości, aby jeszcze tutaj zdołała nawiązać walkę w końcówce tego spotkania. Tak czy inaczej, Wilki już porozumiały się ze swoim szkoleniowcem.
Za momencik wracamy do rywalizacji w tym meczu. Myślę, że korzystając z tej chwilki przerwy, dwa słowa na temat zakończonych już meczów w ten weekend. Wszystko zaczęło się w piątek wieczorem. Lowlanders Białystok pokonują na własnym terenie Warsaw Sharks 47-8. Wysokie zwycięstwo rewelacji top ligi w tym sezonie, która ekipa z Białegostoku jako Beniaminek awansowała do playoffs. Naprawdę duże osiągnięcie. Wczoraj zwycięstwa Cougars ze Szczecina nad Crusaders 23-0, Panthers Wrocław nad Kozłami 55-6, a także AZS Silesia Rebels nad Częstochowa Saints 26-0. Dzisiaj trzy kolejne mecze, a tymczasem bardzo kreatywna akcja. To jest Rivers, to jest pierwsza próba i tak jest, wielkie, wielkie brawa dla gospodarzy, a konkretnie dla Remigiusza Śmiela. Remigiusz Śmiel i ta akcja rewersowa zakończona 30-yardowym zyskiem Wilków Łódzkich. No to pokazuje, że warto czasem wziąć timeout. Coach Jakub Ciesielski wymyślił bardzo skutecznie, czym zaskoczyć przeciwnika. No i ten rewers daje potężny zysk yardowy ekipie Wilków Łódzkich. Zobaczmy, jak tutaj w ciągu chwilki dosłownie zmieniła się nam sytuacja na placu boju. Jest pierwsza próba i piłka już na połowie przeciwnika. First down, Wilki Łódzkie, gramy dalej. Dzięki. Akcja biegowa kolejna, tam jest dużo wolnego miejsca, tam jest touchdown. Tam jest touchdown, Wilki! Rafał Zapad! I w ten oto sposób powiększa się prowadzenie gospodarzy do dwóch przyłożeń. 18-6 prowadzą Wilki Łódzkie. Tak to się robi, 40-yardowy bieg. Jeszcze raz wielkie brawa, Rafał Zapart! Jeszcze teraz podwyższenie, oczywiście obowiązkowo za dwa punkty. I kochani, jeśli się uda, to na tym stadionie musi być tutaj zrobiona fala. Nie ma innej opcji. Jeśli uda się zdobyć teraz dwa punkty, to robimy falę na stadionie. Zaczekajmy. Zaczekajmy, czy się uda. A, nie udało się. No i teraz pytanie, czy robimy falę mimo to? W końcu Wilki Łódzkie 18-6, a więc mam nadzieję, że tam po prawej stronie, na samym końcu, mam nadzieję, że mnie słychać. Dajcie nam tutaj sygnał do ataku. 3, 2, 1, startujemy! Tak jest! I wracamy, 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 wracamy w drugą stronę. No, śmigamy. Tak jest, do góry. W górę serca, chciałoby się powiedzieć. Idealnie. To co? Jeszcze jeden powrót. W górę serca. Lecimy jeszcze raz. Tak jest. No i z powrotem. Nie możemy tego też zostawić. Z powrotem. Kochani, wielkie brawa dla kibiców. Znakomita atmosfera tutaj w Pabianicach, no dla takiej publiczności to aż chce się grać. Myślę, że zawodnicy Wilków są dzisiaj uskrzydleni. No nie wiem, jak Wilki mogą być uskrzydlone, ale z całą pewnością ma to dzisiaj miejsce. Tak czy inaczej, 35 yard, tam ustawiona piłka, no i squid kick. Takie kopnięcie, no to było celowe kopnięcie. Widzimy, jakie kłopoty mają z odzyskaniem piłki zawodnicy Angels i może być zatrzymany we własnym polu punktowym zawodnik z Torunia. Ależ tutaj dziwna decyzja gracza Angels. No i czyste piłka w rękach Łodzi, a może safety, no nie wiem, jak to potraktują sędziowie. Tak czy inaczej, jest żółta flaga na murawie, nawet dwie żółte flagi na murawie i za momencik wszystko w rękach sędziów. Tak czy inaczej, no zupełnie stracił głowę zawodnik Angels. Legalne podanie do przodu podczas akcji zmianą posiadania numer 39 Angels. Kara jest odmierzona koło połowy dystansu z miejsca faulu. Pierwsza próba.
Pierwsza próba dla Wilków. No i drodzy Państwo, zobaczcie, w którym miejscu będzie ustawiona piłka. To jest dosłownie kilka centymetrów przed polem punktowym. To jest akcja, która może całkowicie tutaj zmienić nam obraz tego meczu, bo gdyby teraz zdobyli kolejne przyłożenie zawodnicy Wilków Łódzkich, wtedy no myślę, że już nie byliby w stanie odrobić tej trzyprzyłożeniowej straty gracze Angels Toruń. Tak więc po tym no, niesamowitym błędzie gości piłka niemal przed samym polem punktowym w rękach Wilków Łódzkich przy wyniku 18-6 jest szansa na czwarte przyłożenie dla Wilków. No i już za moment przed nami kluczowe akcje w samej końcówce tego spotkania. Akcja biegała przez środek, ale tam dobrze, tym razem formacja defensywna Angels Toruń, chyba będzie nawet strata, może dwóch yardów w tej sytuacji, zatrzymany przed linią wznowienia akcji zawodnik Wilków Łódzkich. Kto wie, być może to nawet lepiej, bo pamiętacie, o czym mówiłem przed momentem, akcje biegowe zatrzymane w boisku sprawiają, że czas zbliżający nas do końca meczu nie jest zatrzymywany, a to oznacza, że z każdą kolejną sekundą bliżej zwycięstwa w tym spotkaniu są gracze Wilków Łódzkich. Zajmując drugie miejsce w swojej grupie, w grupie północnej PLFA 1, Wilki najprawdopodobniej, a niemal już na 100% trafiłyby w playoffs na rewelacyjną ekipę, która zwyciężyła grupę południową, czyli Kraków Kings, no ale oczywiście bardzo chcieliby zagrać z tą właśnie drużyną gracze gospodarzy. Jeszcze jedna bliźniacza niemal akcja do tej, którą widzieliśmy przed momentem. No i znów niemal w tym samym miejscu zatrzymani z piłką gracze Wilków. Znów z zegara meczowego ucieka na dobre 30-40 sekund. Wolno podnosi się z murawy jeden z zawodników Angels. No ale powstał. Wielkie brawa dla niego. Twardy facet. Tak jest. Trzecia próba. Piłka wciąż oddalona od pola punktowego. Mniej więcej o 6 yardów. Oczywiście zmiana w drużynie gości. I będziemy mieli za momencik tą kluczową trzecią próbę. Przypomnę, rezultat tego meczu wciąż jest 18-6. No i walczą o to, aby przekroczyć granicę 20 punktów gracze Wilków Łódzkich. Kochani, czwarta próba. A tutaj muszę przyznać się do tego, że popełniłem straszliwy błąd. Bo wydawało mi się przed momentem, że są w ofensywie gracze Wilków Łódzkich. A tu przez cały czas mieliśmy bicie głową w mur po stronie ekipy Angels Toruń. No i teraz mamy czwartą próbę dla ekipy gości właśnie. Także przepraszam najmocniej za ten błąd po mojej stronie. Będzie oczywiście punt, odkopnięcie piłki, piłka w ofensywie za momencik dla Wilków Łódzkich. Tak czy inaczej oczywiście to wszystko za sprawą tej akcji, która wprowadziła duże zamieszanie po stronie ekipy Toruń Angels. No widzimy takim rzutem na taśmę odkopnięta teraz piłka, która zostaje złapana w okolicy 40 yarda. Teraz już na pewno w ofensywie będą zawodnicy z Łodzi, z województwa łódzkiego. Tutaj co do tego nie ma już żadnych wątpliwości, tak więc raz jeszcze najmocniej przepraszamy za to uchybienie z mojej strony, ale wszystko na szczęście dobrze skończyło się. Po zakończeniu akcji, przewinienie osobiste, późne uderzenie numer 21, Wilki. 15 yardów kary z miejsca zakończenia akcji, pierwsza próba. A będą troszkę cofnięci gracze Wilków Łódzkich, cofnięci dokładnie o 15 yardów na yard 45. No i z tego właśnie miejsca zagrają za momencik pierwszą próbę gracze gospodarzy. No tak czy inaczej, tutaj już w tym meczu wszystko na to wskazuje, wiele się nie zmieni. Do końca kwarty, 18-6. 18 do 6.
a do końca tego meczu 2,5 minuty spokojnie mogą tutaj rozegrać tą końcówkę tego spotkania gracze Wilków Łódzkich. Zobaczmy, na jakie akcje zdecydują się. W każdym razie zdobycie pierwszej próby tutaj gwarantuje zwycięstwo w tym meczu. No ale nie tym razem, jeszcze nie tym razem. Gracz numerem 13, Borys Bednarek, to on zaliczył tutaj mniej więcej jednojardowy bieg. No i pozwólcie, że opowiem o możliwym scenariuszu, jaki tutaj może nastąpić za chwilkę, biorąc pod uwagę, że do końca meczu pozostały już tylko 2 minuty i tylko jeden timeout mają do wykorzystania gracze Angels. Możemy tutaj załatwić pierwszą próbą koniec tego meczu, no bo później grając tak zwane victory formation, czyli kolanko zabijające czas, nie pozwolimy już na przejęcie futbolówki drużynie gości. Taki scenariusz jest możliwy, ale trzeba zdobyć pierwszą próbę. No niestety ta sztuka jeszcze teraz ekipie Wilków Łódzkich się nie udała. Będzie trzecia próba, 12 yardów do przejścia. No i przed nami kolejna akcja formacji ofensywnej Wilków Łódzkich. Mówiłem już o tym dwa słowa nieco wcześniej, że bardzo tutaj to zwycięstwo przybliża do awansu do playoffs ekipę Wilków. Ich co prawda nie gwarantuje jeszcze wejścia do playoffs, bo aby to wejście wywalczyć, trzeba pokonać ekipę Crusaders, przepraszam, Cougars. A teraz jest pierwsza próba, to o czym mówiłem. Tak jest, first down, pick na 30 yardzie. Brawa, Borys Bednarek. No i oczywiście sędziowie nie mają żadnych wątpliwości. First down, piłka na 30 yardzie. Czy będzie victory formation? Jest to wielce prawdopodobne. No i już za tydzień, 21 czerwca, na wyjeździe w Szczecinie zagrają mecz o awans do playoffs. Kluczowe spotkanie w tym sezonie gracze Wilków Łódzkich. Przeciwnikiem będzie oczywiście ekipa Cougars Szczecin. Ekipa, która w tym momencie zajmuje trzecie miejsce w tabeli północy. PLFA 1. Fall start, numer 31. Atak. 5 yardów kary, pierwsza próba. 5 yardów kary, pierwsza próba. No i pozwólcie, że zakończę ten wątek. Ten mecz za tydzień, 21 czerwca, to będzie kluczowy mecz dla tego, kto chce awansować oczywiście do PLFA 1, do półfinału PLFA 1. Tam już czekają zwycięzcy grupy południowej, gracze Kraków Kings. W drugiej parze półfinałowej to wiemy już na pewno, a tymczasem dobry bieg. W drugiej parze półfinałowej, to wiemy już na pewno, zmierzą się niepokonani jak na razie zwycięzcy północy Seahawks Sopot z ekipą, która zajęła drugie miejsce na południu, z ekipą Tychy Falcons. Tychy Falcons, co prawda przed nimi jeszcze jeden mecz zamykający ten sezon, ale tam już wiele zmienić się nie może. Drużyna, która ma trzecie miejsce na południu, czyli AZS Silesia Rebels, ma 4 zwycięstwa, 4 porażki. Falcons, nawet gdyby przegrali, będą mieli 3 porażki, 5 zwycięstw, więc są już pewni drugiego miejsca w swojej grupie. Z nimi właśnie zagrają zwycięzcy północy Seahawks Sopot. Z kolei drugie miejsce na północy to wciąż jest kwestia otwarta. Oczywiście, aby śledzić to na bieżąco, zachęcam gorąco do sprawdzania strony PLFA.pl. A tutaj jest dużo wolnego miejsca. A niestety nie zdołał się wyrwać przeciwnikom Wojciech Krawczyk, tight end grający z numerem 85. Ale teraz rzućmy okiem na sędziego. Do końca czwarty została minuta i 54 sekundy. Minuta i 54 sekundy. Tyle pozostało do końca tego meczu. 18-6. Wciąż przy piłce zawodnicy, gospodarze. No i mamy nadzieję, że tutaj za chwileczkę wybrzmi ten ostatni gwizdek arbitra. No i będą mogli unieść ręce w geście radości gracze gospodarzy. Czwarte zwycięstwo w tym sezonie. To oczywiście duże osiągnięcie. W zeszłym roku nie było tak kolorowo. Wspominałem o tym w
Wspominałem o tym na początku tego meczu, że musieli mierzyć się w meczu barażowym o utrzymanie w PLFA 1 gracze Wilków Łódzkich i przeciwnikiem wtedy drużyna Green Ducks Radom, czyli Zielone Kaczory z Radomia, a tymczasem kolejna akcja rewersowa. Jest tu do wolnego miejsca, są dobre bloki i to będzie touchdown Wilki Łódzkie. Tak jest. Mamy kolejne przełożenie dla gospodarzy. To jest kropka nad i, która sprawia, że tutaj już totalnie nic złego ekipie gospodarzy zdarzyć się nie może. Jeśli dobrze zauważyłem numerek, jeśli nie, to mnie poprawcie. 96 z takim właśnie numerem zawodnik zdobył przełożenie. Albo 98. No właśnie, teraz kto? Kto? 9-6 czy 9-8? W każdym razie jest touchdown dla ekipy Wilków Łódzkich. No i mamy rezultaty 24-6. Będzie oczywiście jeszcze próba podwyższenia za dwa punkty. 25 oraz 26 punkt grają zawodnicy gospodarzy. Akcja próbowa przez środek. Damian Waszczyk, są dwa punkty na konto Wilków Łódzkich. 26-6 prowadzą gospodarze. Jeszcze przed nami być może jeden kick-off, ale to już będzie tylko formalność. Ten mecz jest już rozstrzygnięty. Do końca czwartej minuta i 37 sekund. Przed nami jeszcze ten jeden kluczowy mecz wyjazdowy, o którym mówię przez cały czas w Szczecinie. Już za tydzień 21 czerwca. Już za tydzień również, co myślę ciekawe dla kibiców, finałowy turniej rozgrywek juniorskich. Finałowy turniej PLFA 8, rozgrywek ósemkowych dla juniorów oczywiście. Ten turniej rozgrywany w Poznaniu i podczas tego turnieju 8 najlepszych juniorskich futbolowych drużyn w Polsce zagra o to, aby wygrać kolejne Mistrzostwo Polski Juniorów. Obrońcami tytułu drużyna z Wrocławia, młode Pantery, młodzi Panthers Wrocław. No niestety drużyna Wilków nie ma niestety ekipy juniorskiej, ale kto wie, być może w przyszłych sezonach tutaj ta sytuacja się zmieni, a tymczasem akcja powrotna po stronie Angels. Zatrzymany zawodnik z Torunia. Będzie oczywiście próba pierwsza dla gości. Przypomnę raz jeszcze, mają jeden timeout do wykorzystania zawodnicy Toruń Angels. No i pierwsza próba, 10 yardów do przejścia, no ale tak jak mówię, 90 mniej więcej sekund do końca, trzeba by zdobyć tutaj sporo, bo aż 20 punktów to więcej niż 3 przyłożenia plus 2 podwójne akcje punktowe, czyli te dwupunktowe konwersje, naprawdę to jest tutaj dużo punktów do zdobycia, a czasu bardzo mało, tak czy inaczej Angels będą na pewno walczyć do końca. No a my oczywiście możemy jeszcze powspierać defensywę gospodarzy. Flea Flicker, ciekawa akcja, dalekie podanie i ta piłka jest łapana, ależ tutaj pograli zawodnicy Toruń Angels. Flea Flicker, bardzo ciekawy pomysł ofensywny, ale mamy jeszcze żółtą flagę. Jeden z sędziów postanowił tutaj rzucić, zobaczymy jaka będzie decyzja arbitrów. Krótka narada ekipy sędziowskiej, cóż tam się stało, bo jeżeli to była kara przeciwko ofensywie, to wtedy akcja będzie musiała być cofnięta. Rozwolony kontakt przy podaniu numer 86, atak. 15 yardów kary z miejsca rozpoczęcia akcji, powtórzenie pierwszej próby. No widzimy, tak jak mówiłem, stąd to jest ta długa konferencja arbitrów, bo ta akcja i ta kara była przeciwko formacji ofensywnej, w związku z czym no, to niesamowite zagranie w wykonaniu Toruń Angels niestety dla drużyny gości musi zostać cofnięte. No i naprawdę sporo yardów stracą jeszcze w tej sytuacji zawodnicy gości. A to może być już taki gwóźdź do trumny dla Angels. No tak czy inaczej szkoda, że taka akcja, która jakby nie było, no była tutaj ozdobą tego meczu, musi zostać cofnięta. 26-6, 20-punktowe, spokojne prowadzenie ekipy Wilków Łódzkich.
Tutaj mamy pierwszą próbę i aż 25 yardów do przejścia. O, ciekawe zagranie, odrzucenie piłki wychodzi poza linię boczną. Zawodnik Angels to o tyle kluczowe, że tutaj w tym momencie czas się zatrzymuje, w momencie kiedy właśnie opuszcza boisko przez linię boczną jeden z zawodników będących z piłką, oczywiście w formacji ataku. No i będzie druga próba, mniej więcej 5, może 6 yardów, tyle udało się zyskać. To oczywiście o wiele za mało w porównaniu do tego, czego potrzebują w tym momencie gracze Toruń Angels. Będzie druga próba, piłka z 30 yarda, mniej więcej 20 yardów brakuje im do zdobycia pierwszej próby z zawodnikiem gości. Dalekie podanie, no ale nie zorientował się skrzydłowy, że to w jego stronę śmiga piłka. Inna sprawa, że tam był dobrze ustawiony w defensywie Łukasz Sitkiewicz, safety grający z numerem 43. Świetnie tutaj monitorował to miejsce, w które może dotrzeć piłka. No i będzie trzecia próba z tego samego miejsca. Tak naprawdę przedostatnia akcja ofensywna po stronie Toruń Angels, najprawdopodobniej w tym meczu. Oczywiście oni bez względu na wszystko zagrają tutaj na pewno czwartą próbę. Nie ma sensu jej odkopywanie piłki tutaj. I tak już wiele więcej złego drużynie Angels gracze gospodarze zrobić nie mogą. No i zobaczmy tą trzecią próbę. Będzie akcja podaniowa, jak zwykle daleko. Oj, nie ma złapanej piłki, czwarta próba, mówiliśmy o tym. Ciekawe, czy jeszcze zagrają goście. Do końca czwarty, 40 sekund. Tak jest, 40 sekund do końca tego meczu. Taką informację mieliśmy od arbitra. No i tak jak mówiłem, spokojnie tutaj zagrają za momencik czwartą próbę gracze gości Toruń Angels, a później Wilki Łódzkie zaszczycą nas grą Victory Formation, czyli tej zwycięskiej formacji, pieczęcując tym samym wygraną w czwartym meczu w tym sezonie. Mają szansę na bilans 5-3. No to na pewno jest dobre osiągnięcie jak na drugi sezon na tym poziomie rozgrywkowym. A tymczasem jest interception. Piłka przejęta przez zawodnika Wilków Łódzkich. I tutaj ta akcja nie zostaje wciąż zatrzymana. Dopiero teraz wielkie brawa Michał Pryczek. Jest, zawalczył do końca jeszcze z tą piłką Michał Pryczek. Końca kwarty, 25 sekund. 25 sekund. Myślę, że tutaj nie ma się nad czym zastanawiać Victory Formation, aby uniknąć niebezpiecznych kontuzji po stronie ekipy Wilków Łódzkich. Pierwsza próba oczywiście, 20 yard, ale myślę, że nie będą walczyć tutaj o to, aby dobić przeciwnika zawodnicy z Łodzi, tylko po prostu zagrają spokojnie to tak zwane kolanko, no i dzięki temu będą mogli spokojnie cieszyć się już ze zwycięstwa w tym spotkaniu. A ciekawe, tutaj na pozycji rozgrywającego zmiana, jednak nie grają Victory Formation, jednak jest tutaj próba zagrania ofensywnego, no i to wszystko kończy się przechwytem. Nie najlepsza ta akcja po stronie Wilków Łódzkich, można tutaj było zakończyć już ten mecz, a tak będzie jeszcze jedna szansa dla gości z Torunia. Połasili się troszkę na przyłożenie w tej sytuacji. Gracze Wilków Łódzkich chcieli, aby to prowadzenie i końcowe zwycięstwo w tym meczu było jeszcze bardziej okazałe. No a warto powiedzieć o tym, że za sprawą tych 26 punktów dzisiaj zdobytych, Wilki Łódzkie mają już w sumie 131 punktów zdobytych w tym sezonie. Czwarty, 17 sekund. W tym sezonie rozgrywek PLFA 131 punktów.
To sprawia, że są na trzecim miejscu pod względem ilości zdobytych punktów w swojej grupie. W grupie północnej jeden punkcik więcej zdobyli gracze ze Szczecina. Cougars z kolei no, potężną ilość więcej, bo aż 361 punktów mają na swoim koncie Seahawks Sopot. To takie ciekawostki statystyczne. Jeśli interesuje Was większa ilość tych statystyk, zapraszam na plfa.pl. A przed nami najprawdopodobniej ostatnia akcja tego meczu. No mniej więcej 10 sekund, tyle na każdą akcję należy liczyć, więc przed nami ostatnia akcja tego spotkania. Ostatnie długie, dalekie podanie z całą pewnością w wykonaniu Toruń Angels. Łabędzi śpiew aniołów, ich ostatnia akcja w pierwszej lidze w sezonie 2015. Tak jak mówiliśmy, daleko. No i to podanie jest nieudane. Spójrzmy teraz na arbitra głównego. Czy on w tym momencie zakończy ten mecz? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze troszkę tych sekund. Kontra kwarty, 4 sekundy. Tak jest, 4 sekundy. 4 sekundy, a więc teraz przed nami ostatnia akcja w tym meczu. No i raz jeszcze długie, dalekie podanie po stronie Toruń Angels. Tutaj nie ma innej opcji. Muszą grać właśnie tego typu akcje goście z Torunia, jeśli chcą jeszcze tutaj zawalczyć o to jedno dodatkowe przyłożenie. No i ta piłka podbita. I w ten oto sposób spójrzmy teraz na sędziego głównego w tym spotkaniu. Zawodnik podniesie piłkę. Koniec meczu. Wilki Łódzkie wygrywają 26-6. Zwycięstwo Wilków Łódzkich w ostatnim domowym meczu w sezonie 2015. Teraz tylko wygrać na wyjeździe z ekipą ze Szczecina, a później już tylko play-offs. No i mamy nadzieję również finał PLFA 1. To wszystko może stać się w tym sezonie udziałem ekipy Wilków Łódzkich. Dziękują sobie oczywiście za grę w tym meczu zawodnicy Wilków, a także Toruń Angels. My również im pięknie dziękujemy. Zmierzają tutaj w kierunku trybuny zawodnicy gości. Wielkie brawa dla Toruń Angels! Tak jest, oni dzisiaj przegrali, ale dawali z siebie wszystko. Kończą ten sezon, kończą tegoroczne rozgrywki. Raz jeszcze wielkie brawa, Toruń Angels! A w naszym kierunku zmierzają zwycięzcy w dzisiejszym meczu. Gospodarze tego spotkania 26-6. Dzisiaj lepsi od przeciwnika o 20 punktów. Wilki Łódzkie! Tak jest, będzie dzisiaj impreza w Pabianicach, w Aleksandrowie Łódzkim, a także w Łodzi, we wszystkich tych miejscach, w których Wilki są dobrze znane. Całe województwo może być dumne z tej właśnie drużyny. Wilki Łódzkie! Wielkie brawa. Gospodarze, no widzę, że tutaj przygotowują.